Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. To jest nasz podcast Mam parę uwag. I dziś wracamy do naszego ulubionego tematu, czyli będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie Marvelowej w filmie Doctor Strange. Doctor Strange, poczekaj, Doctor Strange w multiversum obłędu. Ja nie wiem, czy to jest nasz ulubiony temat, czy to nie jest aby po prostu temat, który się najczęściej pojawia w naszych podcastach siłą rzeczy. No, właśnie, ja, ja muszę powiedzieć, muszę się przyznać, że ja jestem już trochę zmęczona. Może nie, zmęczona to nie jest to słowo, tylko rozczarowana Marvelem trochę. Że ja jednak bardzo, bardzo lubiłam te wczesne filmy. A teraz mam wrażenie, że Marvel skręca w jakimś kierunku, w którym. Nie wiem, czy oni wiedzą, że w którym kierunku oni skręcają, czy my po prostu już jesteśmy znudzeni, czy te, po prostu jakość tych filmów spada. No, coś jest nie, niedobrego się dzieje w państwie Marvelowym, i mam wrażenie, że nie wiem, te fi z filmu na film czuję się jakoś taka smutna w środku, coś, coś we mnie umiera. Mimo, że na przykład mam dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia o. Do, nowym Doktor Strange'u i zaskakująco mi się podobało, elementy tego filmu mi, mi, mi się bardzo podobały, elementy tego filmu mi się strasznie nie podobały, ale jakieś coś czuję wielki zawód, nie wiem jak ty. Ja ostatnio gdzieś, ja powtarzam już od kilku hmm. miesięcy, albo może i lat, że już jestem trochę zmęczony Marvelem. Ale ostatnio przeczytałem, że to jest modna postawa ostatnio wśród krytyków, więc A. postanowiłem może jednak <laughs> mówić, A je. że jednak wcale się nie zmęczyłem Marvelem, no ale wtedy bym kłamał. Natomiast też sobie, ja, ja zawsze mam taką wątpliwość po obejrzeniu filmu Marvela, bo pamiętam, że nawet po obejrzeniu Civil War, Wojny Bohaterów, mm. czyli filmu, który uznałbym za najlepszy, Mhm. Się, mój ulubiony na pewno. Pamiętam, że miałem wątpliwości i narzekałem, że ten pościg jest jakiś taki obciachowy i coś. Nie wiem, czy pamiętasz rozmowy za Jezu, ze mną. to jest super pościg. Ten Dobra. pościg z czarną panterą, nie? Tak. Jakieś coś, coś pamiętam, że coś ci, nie, coś ci nie siadło. Jakiś żenujący mi się wydawał. Teraz uważam, że jest całkiem ok, więc mhm. może za pięć lat, jak usiądę obejrzeć sobie ponownie doktora Stranger w multiwersum obłędu, to uznam, że super. Mhm. Ale z drugiej strony trzeba wierzyć swoim pierwszym odczuciom. Tym mhm. bardziej, że obejrzałem ten film dwa razy. Tak, Chociaż tak. to. Za pierwszym podoba mi się mniej, co prawda. Tak? tak, ale to jest też coś takiego. Ja często tak mam, że. No, ty jeśli mówi... film nie jest wystarczająco zły. To, to pojawia się efekt pogodzenia się z filmem. A. I jakby przestajecie już no, denerwować, bo już jakby wiesz, że film przegrał. No nie, ale bo jest jednak coś takiego oglądasz takim, jakim jest. No, ale jest jednak coś takiego, że się wchodzi na jakiś poziom. Znaczy, pogodzenia ze światem. Nie, nie. Chodziło mi bardziej, że, że oglądasz film z jakimiś oczekiwaniami, szczególnie takie filmy jak Marvel, gdzie mniej więcej wiesz czego się spodziewać, mniej więcej jak wiesz w którą stronę to powinno pójść i jakie były filmy przedtem i oczekujesz coś, że coś ci to dostarcza I jeżeli ci to tego nie dostarcza tych właśnie emocji, to automatycznie jakby myślisz, czujesz się rozczarowanym. No. Mi się na przykład nie podoba ta droga, w którą Marvel zmierza. To znaczy, mi się nie podoba cała po koncepcja multiversum. Mhm. Uważam, że nie wiem, czy oni powinni po prostu zatrudnić lepszych scenarzystów, czy oni próbują znaleźć sobie jakąś nową drogę, bo, bo nie wiem, jednak jak się patrzymy na tą Infinity saga, jak mhm. ja, czyli tą poprzednie trzy fazy Marvela, no to wiadomo, że oni też nie mieli takiego stuprocentowego planu, mhm. że każdy film wywodził się z, jakiego, z poprzedniego i tak dalej. Ale teraz mam wrażenie, że oni robią dokładnie ten sam błąd, co wszystkie inne multiversa, może multiversa, wszystkie, wszystkie inne próby budowania innych uniwersów, prawda? Mhm. Czyli to, co kiedyś DC mhm. robiło i nie wychodziło i tak dalej, żeby wepchać jak najwięcej. Bohaterów do filmu, żeby zapowiedzieć nowe filmy, kolejne jakieś swoje produkcje, i wydaje mi się, że to jest po prostu słabe. A co jest najgorsze, że te filmy zarabiają miliony i miliardy, i wygląda na to, że to jest ta droga, która się podoba widzą. Chociaż no. ja też nie wiem, czy to nie jest tak, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy. raz. Ile filmów można nakręcić, żeby w końcu nie nakręcić czegoś słabego? No, już jesteśmy na 30, którymś chyba, tak? Już w, w rzędzie 30, -30 jesteśmy no tak, ale... się. To raz. Mhm. Dwa, no to jest coraz większa ilość informacji do posiadania gdzieś tam w, w to pamięci. To jest męczące. Coraz większa ilość nawiązań, które trzeba mhm. wyłapywać. Więc też siłą rzeczy pojawia się po prostu takie wrażenie jakiegoś takiego zmęczenia, wyczerpanie materiału. No Nie może wiem, to po się... prostu jest to, może to jest, wiesz, no po prostu ciążenie, grawitacja, czas, wszystko, entropia zaczyna wygrywać, mm -hmm. no, wszystko po prostu się kiedyś, się... No, ale wszystko musi mieć swój koniec. Pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali o tym jeszcze przecież rok temu, równo rok temu, bo w maju zaczęliśmy ten nasz cykl Marvelowy, cztery mm -hmm. odcinki pod rząd i właśnie była taka narracja z naszej strony, że kurde, film za filmem, i dobrze. Uh -huh. I, I każdy z tych filmów uh -huh. był dopieszczony. A tu mam wrażenie, że no, powiedziałeś coś. A propos, już nie pamiętam któregoś innego e, filmu, że to wygląda jakby to był pierwszy draft scenariusza. Uh -huh. I nie wiem, czy, czy to tempo, czy przez to, że te seriale wchodzą i że oni muszą ciągle produkować nowy content, I, że to było kiedyś tak, że znaczy w wywiadzie słyszałam jak scenarzyści in, Infinity War i tam Kapitana Ameryki Markus i McPhili opowiadali, że dwa lata pracowali nad scenariuszem uh -huh. Infinity War uh -huh. i Endgame razem jakby połączone i to widać, że te scenariusze są dopracowane. A tutaj w Doktorze Strange'u mam, mam wrażenie, że tutaj jakaś e, nie wiem, w dwa tygodnie pisane, no może nie było w dwa tygodnie pisany ten scenariusz, ale takie narzekanie od razu, ale yy, bo ja naprawdę mam dużo ciekawych rzeczy, do, znaczy, dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia o tym tak filmie. Tak, jestem zdziwiony poziomem tak, jakby zmęczenia, które. Tak, z tak, może strony. to jest po prostu dzisiejszy dzień, ale yy, nie, bo mam na przykład taką uwagę, że każdy z tych bohaterów i Wanda, i doktor Strange przecież w każdym z tych swoich odsłon to, byli, to, byli inni, to są inni bohaterowie. W tym sensie, że doktor Strange w każdym filmie wydaje się innym doktorem Strange'em. Tak mhm. jakby widać było, że ta postać jest pisana przez różnych ludzi i jest jakby w innych rękach. A nie wiem, czy Benedict Cumberbatch nie ma na tyle, jakby mhm. musi jeszcze sobie jakby znaleźć swoją, swoją drogę. no Tak jak kiedyś postać Tora musiała być przerobiona. Mhm. No, a tu mam takie wrażenie, że ten Doktor Strange jest jakby z filmu na film, że on jest zupełnie kimś innym niż był w Spider-Manie, niż jest tu. Chociaż w tym doktorze Strange'u mi się dużo bardziej podoba ta, ta postać. Znaczy tak teraz ta ją naprawdę zaczęłam lubić w, tym, w tej odsłonie, że nie tylko narzekam. Bo nie będę narzekać, zaraz będę mówić pozytywne rzeczy. Tak, bo ja też właśnie, to, to jest taka przekor, przekorna nuta, trochę się we mnie włącza. Jak ty zaczynasz narzekać, to ja, to ja nagle, nie, w co? to nieprawda, że wczoraj mówiłem, że jestem zmęczony Marvelem. Nie, Marvel jest całkiem spoko. No bo wciąż generalnie to są porządne filmy, tylko jest po prostu... Tak. Jest takie poczucie, że czegoś brakuje. Czegoś ale ja, brakuje, dokładnie, to jest to. Ale ja mam w sobie wciąż taką nadzieję, jeszcze jakby nie stawiam kreski na Marvelu mm. i znam no już nie. osoby, które nie, już nie oglądam kolejnych filmów Marvela. Nie, nie jestem jedną z tych osób. Ja też nie. Każdy następny film Marvel ogląda, o, może nie z jakąś w... wielką nadzieją, ale z, z ochotą przynajmniej. Dlatego doktora Strange'a nie czekałem, nie czekałem, póki w którymś momencie nie zacząłem nagle na niego czekać. A zacząłeś czekać, naprawdę? Tak wiesz, tydzień przed premierą A, już czekałem. Aha, okej. Okay. Więc no, wciąż to się dobrze ogląda, ale no jest taka prawda, że to już. Um, no że coś, coś się zmieniło. Coś się um. zmieniło, po prostu. To, to jest to. Bo to jest też coś, co jest dla mnie męczące że Ale może to się po... Boże, też. my się zmieniliśmy. Może my dorastamy. Nie wiem. Ja nie jestem nigdy nie byłam specjalną fanką ani Marvela, ani komiksów, ani filmów komiksowych. Ja naprawdę mam. Nie chcę powiedzieć, mam gdzieś te, tych bohaterów, bo to nie jest tak, że mam gdzieś. Ja po prostu chcę dostać dobry film mm. I, i wszystko jedno, czy to będzie film o superbohaterach, czy to będzie horror, czy to będzie western, czy to będzie cokolwiek. No, po prostu ja chcę obejrzeć dobrą historię, chcę się zaangażować, chcę kawałek dzieła sztuki powiedzmy. No. Cóż, to jest ciekawe zjawisko, bo im... Im dalej wchodzimy w to filmowe uniwersum Marvela, mm -hmm. to tym bardziej ono zaczyna przypominać uniwersum komiksowe. Takim poziomem jakby zgęstnienia i poziomem mm -hmm. takich jakby wewnętrznych powiązań, sieci zależności między kolejnymi filmami i jakby historii, która tak. też pęknie jest filmu na film. A czy to nie jest tak, że ten świat komiksów zjada swój własny ogon trochę? że jeżeli ja bym na przykład teraz, osoba, która w ogóle się nie interesuje komiksami, kupiła jakiś egzemplarz i coś przeczytała, to czy nie byłoby tak, że kompletnie nie miałabym pojęcia, co się dzieje? Myślę, że tak. To jest w ogóle, to jest w ogóle temat na, osobno, na, le, osobny, na osobny cykl podcastów. Tak. No tak, no bo to jest generalnie problem też tego, wydawnictwa Marvel i DC są mhm. obecnie tylko w zasadzie Marvel i DC są obecnie własnością dużych korporacji, mm -hmm. dużych konglo konglomeratów medialnych, które traktują je po prostu jak farmę kontentu. No. Więc y, relatywnie nie aż tak drogą jak niektóre inne gałęzie mm -hmm. przemysłowe, więc te komiksy są napędzane si siłą trochę takiego własnego rozpędu mm -hmm. i raz na jakiś czas y, te większe, większe części korporacji coś tam z nich korzystają. Dzięki mm -hmm. temu mamy kinowo uniwersum no Marvela. Ten. Ale faktycznie sam świat komiksowy Marvela czy DC jest dość wsobny, wydaje mi się, mhm. i dość hermetyczny. I też jakby praktyki wydawnicze nie pomagają za bardzo. W... Mhm. No, tak jak powiedziałaś, gdyby ktoś z zewnątrz chciał sięgnąć nagle po jakiś komiks, to w ogóle nie wiedziałby, po co ma sięgnąć nawet. No I tak. to jest na przykład, teraz jest ciekawe, mamy takie zjawisko, że manga zaczyna sprzedawać się lepiej, czyli komiksy japońskie, mhm. nawet w Stanach podobno mhm. sprzedaż mang przebiła już dawno, sprzedaż komiksów o superbohaterach. I nieprzypadkowo, bo kiedy chcesz zacząć czytać jakąś mangę, to mangi są wydawane w prostych seriach. Chcesz, chcesz przeczytać, nie wiem, One Piece, czy, mhm. czy Blix, czy cokolwiek, Pokémony, masz tom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mhm. bierzesz tom pierwszy i czytasz. Natomiast jeśli chcesz przeczytać komiks o spider dostajesz 800 różnych jakichś wydań, nie wiesz, gdzie to się zaczyna, no. 500 różnych wersji Spider-Mana, co ma swoje plusy, bo jakby jest dużo rzeczy, które można przekrzesać i znaleźć sobie swoją ulubioną wersję Spidermana i tak dalej. Ale ta historia w którymś momencie staje się ciężarem. Mhm. No i o to właśnie, o tym zacznę no... mówić, że w przypadku uniwersum Marvela kinowego też ta historia trochę zaczyna być ciężarem. Dla nas to nie jest o tyle problemem, że obejrzeliśmy wszystkie te filmy jakby no jakby łapiemy tak. wszystkie nawiązania. Ale... ale ja już też się męczę tym. To znaczy, to już jest dla mnie męczące, bo ja bym chciała pójść do, do kina i. I po prostu dostać historię jakoś, tak jak kiedyś dostałam o Iron Manie historię, czy Otorze, czy coś tam. I, i okej, okay, dobra, no to. Wiesz, teraz mam takie wrażenie, no tutaj się pojawiło dużo postaci nowych w, w Doktorze Strange'u, prawda? I okej, okay, ja nie miałam pojęcia, no tam wiadomo, fantastyczna czwórka, no to coś tam kojarzę, ale kapitan Carter powiedzmy też i kapitan Marvel też mniej więcej wiem, kto to, mhm. to, kto to byli, ale ta pozostała jakby... Chociaż to jest I akurat ciekawa sytuacja, w której jakby uniwersum czy seria jest już tak zaawansowana... Że możemy zacząć wchodzić głębiej w te, mm. w te poziomy odniesień, i, i mogą się pojawiać historie, które dotychczas nie miały szansy się mm. pojawiać, bo dotychczas wszystkie superbohaterskie czy komiksowe serie kończyły się na trzech filmach. Czyli mieliśmy Genezę, plus mm. dwa kolejne filmy. W drugim ta. bohater obowiązkowo przestawał być bohaterem, po czym wracał do swojej roli. No a w trzecim już reżyser i scenarzysta nie mieli pomysłu, i seria ta. się psyła. Okej, okay, no dobra. No. To teraz jakby. Przynajmniej potencjał jest duży. Wydaje mi się, że to jest ciekawa sytuacja, w której nagle możemy zacząć dostawać historie, których dotychczas nie dostawaliśmy. No, tylko on po prostu może jest niewykorzystywany. Może oni jeszcze nie wiedzą, jak to wykorzystać, prawda? Można Skoro powiedzieć, że No tak, no, że, że ta pierwsza faza Mar Marvela, powiedzmy, e, też to była taka jakby metoda prób i błędów uh -huh. i jakby to wychodzi, tam to nie wychodzi. Tors z w pofarbowanymi włosami nie, w sensie pofarbowanymi brwiami nie, ale tors zabawny i, i żartujący sobie jak najbardziej tak. A 嗯、uh. Chciałabym czuć ten entuzjazm do tych filmów, który czułam na poziomie właśnie Infinity War. Nie wiem, jakiegoś takiego po prostu dziecięcego poczucia eskapizmu, gdzie właśnie chcę uciec w jakąś fantastyczną opowieść, gdzie są kolorowi ludzie i podskakują, i chciałabym się tym bawić no, znowu, a nie mieć poczucie, że muszę teraz przeczytać w stronę Wikipedii przed i po, albo obejrzeć 15 innych filmów, bo, czy seriali, których zresztą nie ma w Polsce. Bo inaczej nie zrozumiem o co chodzi. No to jest też ciekawy moment, w którym jakby to, co było atrakcją Marvela, czyli to, że wszystko jest powiązane, powoli zaczyna być tak, ciężarem. To jest tak. to, o czym mówiłem, mówiłem przed chwilą przy okazji tego ciężaru historii. Tak. A z kolei te postacie, które Cię przyciągnęły do uniwersum Marvela i za którymi się podążało, to większość z tych postaci już się nie z niego no, wypisała. Tak, tak, tak. tak może nie większość, ale te jakby te, te główne. Tak. Teraz mamy taką drugą ligę trochę. Tor został jeszcze z tych oryginalnych. Tak. No, Starożnicy Galaktyki powiedzmy. Chociaż to jest trzecioligowa grupa bohaterów, mm. ale pierwszoligowa, jeśli chodzi o, 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 o popularność o, tak. i o, o MCU. Tak. I natomiast te nowe wszystkie historie, które oni sugerują, te nowe, nowe drzwi, które się otwierają do nowych światów, nie wydają się aż tak ciekawe. Tak, to prawda. Z jakiegoś powodu. No tu mamy kolejne sceny po napisach, które w ogóle nie budzą takich emocji mm. jak sceny po napisach y, z naszej młodości. <laughs> No tak mi się tutaj mamy, no, chyba możemy już zacząć spoilerować. Szalisteron wyskakuje. No tak. Myśleli, okay, ubrana na fioletowo, wskakują tak. do innego wymiaru. No. Uwielbiam szalisteron, jakby, ale siedzieliśmy na pokazie prasowym tego filmu, i ja tak się pyta, kto to? I ty, o, ty też nie wiedziałeś, więc to, to, to dopiero musieliśmy potem sprawdzić w internecie, no mhm. i okej, okay, no Charlize Theron wyglądała super, strasznie mi się podobała, gdzieś tam jej styluwa może, nie wiem, bo już nie pamiętam, ale... Ale to jest też kwestia, bo na przykład, tak sobie myślę o tych scenach po napisach mhm. z tej ostatniej fazy Marvela, jedna scena mi się podobała, i to jest, y, może nieprzypadkowo, scena z jedynego filmu, który, który, mi się podobał tak naprawdę. Mm. Z ostatnich, nie wiem, pięciu, sześciu, ile tych filmów już było. To jest ostatnia faza Marvela, wszystko po Endgame. Mm -hmm. To podobał mi się tylko film Eternals, tak naprawdę, naprawdę, który uważam, że otwierał jakieś nowe, ciekawe, mm -hmm. ciekawe rzeczy w uniwersum Marvela. Chociaż to, jestem dość odosobniony w tej opinii. Mm -hmm. Ale tam scena była fajna, scena z, z Kitem Harringtonem, który wyjmuje miekrzy ze skrzyni. Ale być może teraz sobie myślę, dlatego ta scena działała, że ona była przygotowana przez cały film. Tak, to, to nie prawda. jest tak, że nagle wyskakuje Charlize Theron i a co? Gdzie? Tak. Jak? A sama obecność Charlize Theron nie jest już taką atrakcją mm -hmm. w uniwersum Marvela, bo teraz nie, już nie, wszyscy ta, są. nie takie osoby już były w uniwersum tak. Marvela, z całym szacunkiem dla Charlize Theron. I wygląd jakaś dziwna fioletowa ubranko też szczególnie nie robi wrażenia. Otwiera drzwi do innego wymiaru i wskakuje tam z doktorem Strange'em Spoko, tylko że to już jest trzeci podrząd tak. film, w którym wskakujemy do innego wymiaru, hmm. więc nic co się wydarzyło w tej scenie po napisach tak naprawdę nie jest niczym nowym. Hmm. Hmm, więc może, może stąd się bierze takie wrażenie. Hmm. No nie wiem, nie, nie wiem. Dobra, skończmy Skończmy narzekać i, skończmy i przejdźmy do i filmu. Przejdźmy do filmu, tak. Mi się film bardziej podobał chyba niż tobie, ale mi się podobał z jednego powodu. Mi się strasznie podobała reżyseria Samarymiego. I jego wizualna wyobraźnia, i jego praca kamery, i właściwie cały obraz. Miałam wrażenie, że absolutnie odbiega od tego, co. Od, od innych filmów Marvela. Może z, y, Chloe Zao miała jakąś inną swoją wizualny jakby sznyt. Y, też malowała światłem. Magic Hour i tak dalej, i tak dalej. A tutaj... mi się wydaje, że Chloe Zhao bardziej malowała światłem, a Samara i to Ale nie jest sama jakość nie. obrazu, bo ten film wygląda absolutnie jak wszystkie Marwele, absolutnie nie, jest nie. nijaki marvelowy. Różnica polega na tym, co on robi z kamerą no, i co właśnie... robi z montażem. Natomiast sam obraz wygląda nie, jak we wszystkich nie. innych znaczy, filmach Marvela. Tak i nie. Kontrasty są Większe, jakaś jest, jakaś jest taka głębia. Jakieś... Ten obraz jest bardziej plastyczny. Tak na serio. Nie wiem, czy to jest też kwestia jakichś obiektywów, które on używa innych, że, że to wszystko jest jakby takie bardziej miałam takie wrażenie, że ten obraz jest jakiś taki mięsisty. I owszem, jest to ciągle Marvelowa jakby paleta kolorów, te kostiumy i to, co się tam dzieje, jest dosyć Marvelowe. Natomiast praca kamery i montaż rzeczywiście i te przenikania mhm. różne i w ogóle jakiś taki klimat, który jest budowany przez to, dla mnie jest fascynujący. To znaczy, to jest coś, co dla mnie było absolutnie nową, świeżą jakąś rzeczą i, i nagle wszystkie inne filmy Marvelowe, miałam takie poczucie, że są takie są takie płaskie się, się wydały, nawet, nawet te takie, które lubię, typu właśnie Infinity War powiedzmy, to po prostu taki styl zerowy, no takie wszystko było przejrzyste, a tutaj jest jakieś. I plus wstawki horrorowe, ta, ta groza, którą buduje, jak tylko się to, to pojawiało, te momenty strachu, to ja automatycznie, ja, ja się budziłam i ja taka byłam, ojej, co się tu dzieje, jakie to jest creepy, jakie to jest fajne, jakie to jest inne. Bo, bo też mam takie poczucie z tym filmem, że na jakim poziomie powinno się go oceniać? Znaczy w porównaniu do czego? Bo w porównaniu do innych filmach Marvela, on jest dużo ciekawszy wizualnie. Natomiast jeżeli chodzi o film Sama Reimiego, to to jest taka, <noise> taka no, no widać, że, że on robi co może i że ma tam dużo swoich pomysłów wstawił. Natomiast to, to jest tak szalony i tak super ciekawy reżyser, jeżeli chodzi o właśnie jakąś taką wyobraźnię wizualną, że tutaj Czuć było ten, ten, te jakby takie shackles, te, te kajdany mar marvelowe, które go no właśnie, w ogóle o to chodzi. bo To jest też kwestia tego, jak, jakby rozkładamy akcenty tego, co zobaczyliśmy tak. w tym filmie. Bo ty ewidentnie bardziej na plus. A ja miałem takie poczucie, że. Czy po pierwsze, ja się nie zgadzam mhm. co do tej jakości obrazu. Moim zdaniem obraz, jakość obrazu jest absolutnie klasycznie marvelowo-płaska. I myślę, że może mhm. IMAX 3D zakręcił a. ci w głowie. O oh wow. A, a, a różnica polega tylko na tym, jak ta kamera się rusza i co robi z nią Sam Raimi. Natomiast wygląda to zupełnie płasko jak wszystkie inne filmy Marvela. Natomiast yy, miałem takie poczucie że tak jak ty, że mm. to jest jakby klasyczny Marvelowy film, w którym raz na jakiś czas Sam Raimi robi coś samoraimiowego, ale mi trudno było się tym cieszyć, bo miałem to poczucie właśnie tych tych kajdanów. To w ogóle jest coś takiego w tym filmie, że obudzenie się sam, Samowi Raimiemu zajmuje jakieś pół godziny. Znaczy, okej, okay, mamy tę scenę z potworem z wielkim okiem, która jest taka mm, dość makabryczna, Ale przypominam o z Suicide Squad, niestety. No to The Suicide to, to prawda, tak. The Suicide Squad. To znaczy, ja zobaczyłam tylko wielkie potwór z wielkim okiem i od razu się, aha, już to widziałam, ale mm. to chyba przez przypadek się tak zdarzyło, że przez to, są bo, że to nie, nie było specjalnie. No ale, ale fajne jest to, że. Bo to się zazwyczaj mówi o filmach Marvela, że to są filmy kręcone przez producentów, że ci reżyserzy mm. są tam tylko po to, żeby krzyknąć akcję na planie i żeby ktoś się podpisał. Mm. Oczywiście przesadzając w drugą stronę, ale to jest jeden z niewielu filmów Marvela, w których widać rękę reżysera. I to nie tylko widać, tak jak u Tajki, Waititiego czy Jamesa Gana, widać po tym, że oni mieli też ręce w scenariuszu tak. i widać jakby ich taką wrażliwość poza wizualną tak. tak jakby, to to jest film, w którym widać dosłownie gołym okiem po prostu to, że reżyser zarządza ruchem kamery i to jest, to jest ruch kamery z podpisem Sam -i. Tak. I to jest fajne. To jest, to jest bardzo fajne wręcz. No oczywiście ta tonacja, którą tutaj, w, w, wydaje mi się, że to nie on pisał scenariusz, ale mm -hmm. wydaje mi się, że on miał, musiał mieć wpływ na to, jak trochę podkręcono tę całą tonację. No oczywiście doktor Strange jest bardzo Postacią pasującą do, do emplua, poetyki, estetyki, tak. Ma Rajmiego, tak mi się wydaje. No bo kojarzymy go oczywiście z horrorami, tam makabra, mm -hmm. dynamiczna kamera, o której mówimy, ale ten horror, w którym gustuje Raimi, zawsze był taki bliski fantazy, wydaje mi się. Mm. Zresztą to widać, w trzecia część Martwego Zła no, tak. jest de facto filmem fantazy, gdzie aż cofa się w przeszłość i w jakimś średniowiecznym zamczysku tak. walczy z demonami. No to niedaleko stąd już jest zupełnie do, do doktora Strange'a, gdzie mamy mm. też jakieś przeklęte księgi, jakieś opętania. No, tak, no dokładnie, demony, zombie, mm -hmm. jakby wszystko, wszystko, co Sam Raimi lubi najbardziej. To, co ja lubię u Sam Raimiego oprócz tego wizualnego stylu, to jest też to, w jaki sposób on potrafi mieszać y, gatunki, mm -hmm. y, mieszać horror z komedią, ale też y, jak bardzo nie ucieka od takiego bycia, Szczerym i uczciwym, i jakby pokazywania emocji prawdziwych na ekranie. Uh -huh. To znaczy, te dramatyczne sceny, ten finał na przykład tutaj y, doktora Strange'a, kiedy jest ta rozmowa między doktorem Strange'em a Christine, uh -huh. e, gdzie on mówi, że kochają w każdym uniwersum. Uh -huh. I normalnie w każdym normalnym, zwykłym, wcześniejszym filmie Marvela to by było podcięte jakimś żarciochem, uh -huh. a sam Remy jakby. Trzyma się tego patosu i daje nam prawdziwą, y, wzruszającą, emocjonalną scenę. Tak samo jest potem ta rozmowa z Ameryką, czy rozmowa z Wongiem, doktora Strange'a. Jakby to wszystko jest takie szczere, wzruszające. A to jest coś, i... co jest ciekawe, przepraszam, że ci przerwam, mm -hmm. ale to jest ciekawe nie tylko w kontekście Raimi'ego, ale w ogóle w kontekście kina, gdzie chyba nastają jakieś takie czasy szczerości, czasy przepraszania, gdzie mm -hmm. nawet Batman przeprasza. Batman przeprasza, tak. Y, gdzie rodzice przepraszają. Y, w, w To nie tak. wypada, czy w no Encanto, tak. czy w Wszystko wszędzie naraz. Taka czas emocjonalnej otwartości. Zresztą Eternal też, wydaje mi się, wpisują mm. się w tę konwencję jakby patosu bez ironii. Tak, tak, tak. Nie wiem, bardzo mi się to podobało, bo, bo właśnie szczególnie na to zwróciłam też uwagę, że zwykle właśnie przecież to, to jest coś, co ty narzekasz, że, że o, zawsze są żarty, zawsze są mhm. żarty i, i, i nie ma nic poważnego i nie ma żadnych poważnych scen, a tutaj Mimo, że postać doktora Strange'a i Christine, w sensie relacja doktora Strange'a z Christine nie była wcale jakoś specjalnie rozbudowana w żadnym filmie, mhm. to ta scena gdzieś tam lądowała. Mhm. I to jak on mówi, że się po prostu boi, że to nie jest, że nie chce nikogo, ni być z nikim, tylko się po prostu boi. To, tam jest jeszcze taka scena, gdzie doktor Strange tłumaczy Ameryce, dl dlaczego nie jest z Christine. Mhm. I on mówi, że to jest skomplikowane. Ona mówi, bardziej skomplikowane niż, niż uciekanie przed czarownicą w do multiwersum, a on mówi tak. I tak sobie pomyślałam, aha, relacje. Relacje z drugim człowiekiem są dużo bardziej skomplikowane. Więc to takie fajne, w ogóle cała droga doktora Strange'a, droga bohatera doktora Strange'a, mi się bardzo podobała w tym, w tym filmie. Ale w co, to też jeszcze, no. to jeszcze przy ramię bym został, bo no. to też pasuje do jego w takim sensie, że on jest nie tylko reżyserem od makabry, groteski, horroru, ale on też wyreżyserował te trzy Spider-Many. Tak. Chyba nieprzypadkowo jednak Spider-Many, gdzie Spider-Man jest jednym z takich najbardziej emo superbohaterów. Mm. Najbardziej takich, gdzie ta jakby emocjonalna wrażliwość, kruchość jest na pierwszym planie, jest fundamentalna dla tego, kim jest ta postać. I każda, każdy z filmów o Spider-Manie jest takim rodzajem jakby... Szcze, y szczerym jakimś... Ale też takiej wa walki jakby moralnej, gdzie on ma takie poczucie, co powinien zrobić, tak. co jest dobre, co jest złe. Gdzie Walki dobra ze prost, złem. Po prostu tak. walka dobra ze złem, tak. ale I też moralitet. I, I to, tak. to jest też coś, co powracał w filmach Raimiego, ale też w tych filmach horrorowych jego, gdzie na przykład w Drag Me to Hell, cała sprawa rozchodzi się o to, żeby główna bohaterka się nieładnie zachowała. No, zrobiła je, Popełniła jeden mały błąd, ale to, jeden mały błąd, to tak. nie jest jakby to nie była jej wina nawet. Ona próbowała, znaczy to nie była. To ona nie była taką, taką osobą. Ona po prostu była zupełnie kimś. Innym Tylko uh -huh. w okoliczności bardzo polecam ten film tak swoją drogą. Okoliczności, które uh -huh. by ją trochę zmusiły do tego i potem za jakiś jeden mały błąd płaci z y, ści konsekwencje. I mi się wydaje, że tutaj też jest bardzo ciekawe, jakby ten w, w, w tym filmie w sensie w Doktorze Strange'u. Rozliczanie się właśnie z błędami i czy błędy, które my popełniamy, musi, czy musimy za nie płacić mhm. do końca życia, czy, czy, czy jest jakaś droga odkupienia. I właśnie to jest bardzo bardzo ciekawe. Znaczy, bo ja już zaczęłam o tej drodze bohatera mówić, mhm. i, e, to też jest bardzo samo, sam, samo remi, Remiowe, sam <laughs> chciałam zrobić, jakoś odmienić poprawnie. E, to też jest e, coś, co sam Remi jakby. Ta, ta droga bohatera też jest bardzo jakby osadzona w klimacie tych, tych jego filmów. I że człowiek może się zmienić i stać się kimś innym. Jest taki film Darkman, który on zrobił z Liam, Liamem Nisonem, mhm. gdzie właśnie bohater, który wkracza na drogę zemsty, i też się zmienia. I okazuje się, że jednak nie ma powrotu do, do sytuacji przed tej zemsty. I że to jest takie w sumie tragiczne gdzieś tam. Ale jeszcze jest jeden taki fundament e, e, Rimiego, o którym nie powiedzieliśmy, to jest taka otwartość na może żenadem może tak to powiedzieć, tak. czy kamp może tak. Tak. No, 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 warto wspomnieć, że sam Raimi był producentem serialu Herkules <laughs> i serialu Xena. Co, tak. To chyba też jest, to jest słodkie. słodkie i znamienne. Bo jest też w tym filmie coś takiego, tak jak z jednej strony jest ta otwartość emocjonalna, a z drugiej strony jest otwartość na to, żeby coś było pulpowe, beklasowe, tak. niepoważne, tak. albo... I, I że to też jest rozrywka, w sensie, mhm. że to też jest entertainment i że to sprawia widzom przyjemność. I, I tak miałam też wrażenie, że na przykład ten finał z tym zombie, zombie strangerem, mm -hmm. że, że po prostu jest tam taka frajda i zabawa jakby w tej całej w tej całej sekwencji. Strasznie mi się to podobało. Ja teraz sobie myślę, bo tak faktycznie jest tak, że powaga finału nie jest podkopana przez mm -hmm. żadną ironię, ale z drugiej strony mamy scenę takiej pogadanki, takiego peptoku, który tak. doktor Strange daje Ameryce tylko, że to jest doktor strange zombie, więc mamy zombie Strange'a który mówi, musisz w siebie uwierzyć. Tak, ale to jest słodkie. Ale jest, jest coś w tym takiego, to nie jest taki żart, że, to nie jest cudzysłów. Tak, tak, jakby, nie? Tak, to, tak, tak, tak. Właśnie to, że to jest zombie, jeszcze się tylko dokłada bardziej tak, w pewnym sensie tak. do tej takiej jakiejś bezpretensjonalności. Tak. Nie, mi się na przykład ten finał, mi się naprawdę podoba. Mi to jest... Jeden z lepszych finałów ostatnich lat jakie jak je widziałam, jeżeli chodzi o po prostu o finały MCU. Że to są bohaterowie, walczą o to, żeby pokonać swoje słabości, swoje blokady, uwierzyć w siebie, i to wszystko, jakby stawka jest o duszę bohaterów, gdzieś tam. Mhm. To oczywiście wiadomo, że tam świat się zawali, coś tam, coś tam, coś tam, ale to nie jest wielkie wybuchy i wielki promień do nieba, i, i nie ma tego jak gdzieś tam tykającego zegara. Mhm. Masz trójkę właściwie bohaterów, którzy muszą się zmierzyć samymi z sobą, i to jest ekstra dla mnie. I też e, sposób, w jaki Wanda zostaje pokonana gdzieś tam, czy sama się pokonuje, czy sama się przemienia. Te, też się wzruszyłam. Znaczy, mimo, że jakby widzę wszelkie dziury scenariuszowe i to, że ta postać została źle, źle napisana i że jakby można było tutaj lepiej, dużo bardziej, że pewne rzeczy wygrać, to jednak e, nie wiem, czy może to jest kwestia Elizabeth Olsen, albo... Jej gry. Ale to swoją drogą to jest ciekawe, skoro już wywołałaś jakby finał postaci mm. Wandy, zaczynamy od końca tej dyskusji. No zdaje się tak, no od e... sceny, z sceny po napisach zaczęliśmy. W zasadzie tak. O pierwszej scenie będziemy rozmawiać za jakąś godzinę. Ciekawe jest to, skoro mówimy też o Raimi, a ty wywołujesz finał postaci mm. Wandy, to mi się kojarzy bardzo z tym, jak Raimi Przeprowadził wątek doktora Oktopusa w drugim no. Spider-Manie. Jest bardzo podobny w zasadzie ten wątek, gdzie też mamy ten aspekt jakby moralitetu bohatera, który jakoś, bohatera czy antybohatera, czy czarnego charakteru, który tutaj idzie po tej jakby cienkiej linii między dobrem a złem i trochę za bardzo przychyla się w jedną stronę. I mamy ten motyw podszeptów złego, gdzie tak. Oktopusowi to te jego macki podpowiadają. Yy, tak. Tutaj mamy złą, magiczną księgę, co swoją drogą. Trochę jest może takim uproszczeniem, że. No, o nie, ta księga mi kazała. By no właśnie, była. tak. No. Ale o tym może zaraz też tak. jeszcze pogadamy. No jest... i ten finał, gdzie bohater, jakby bohater, gdzie czarny charakter przegląda na oczy i przerażony tym, czego dokonał, popełnia jakieś takie właśnie triumfalne samobójstwo, triumfalne, mm -hmm. no, za samobójstwo, powiedzmy. Tak. Chociaż, czy to jest samobójstwo, to też jest kwestia no, to do to dyskusji. Jest kwestia, tak. Ale ewidentnie jest to coś, jakaś taka droga bohatera, która interesuje Raimiego i tak. która powraca w kolejnym jego filmie. No więc to chyba tyle, jeśli chodzi o sama, sama Remiego. Sama Remiego i tak. To, to może przejdźmy do bohaterów. Bo jeszcze, jeszcze pewnie o samym o Remim i sam, samie Remim. Więc pewnie jeszcze o samym Remim będziemy. O samym Remim może. Wspominać. O samym Remim? Będziemy. O samym? W zasadzie nie o samym, bo skoro jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Przecież mamy, przecież mamy w tym filmie Bruce'a Campbella, który jest, a, a, jeśli mówimy o rzeczy, po których można rozpoznać film Samarymiego, no to Bruce Campbell jest kolejną z tych rzeczy. O, to tak jest, to też Tutaj w roli słodkie. Pizza, pizza Papa. Pizza Papa, świetne, świetne, świetne imię bohatera. Słuchaj, skoro on się pojawia w scenie po napisach, może niedługo dostanie swój solowy film. No nie wiem, ale jest to ewidentne nawiązanie do Martwego Zła 2, gdzie jest atakowany własną ręką. Uh -huh. tak. W martwym źle musi sobie odciąć tą rękę i potem też jest bardzo komiczna scena, uh -huh. gdzie on goni za tą ręką i tam wygląda zupełnie jak Tommy i Jerry. No w ogóle jakby ta fizyczna... Komedia, która e, jest w filmach samego jego, też jest mhm. bardzo zabawna I, i ta scena po napisach też jest śmieszna. No. Tak, to jest bardzo dobra scena, w której mm. Bruce Campbell ozna, oznajmia, że film się skończył. Tak. Tak, tak. Też mi się akurat skojarzyło ze Spider-Manem i y, z tą sceną po napisach, gdzie kapitan Ameryka mm. y, tłumaczy, że czasami trzeba czekać na coś bardzo długo i okazuje się, że wcale to nie jest fajne. To też było takie mrugnięcie okiem do widza. No i to też jest takie mrugnięcie okiem do widza. I... No dobra, skoro mówimy o mruganiu okiem do widza, to może porozmawiamy o multiversum. Aha, okej. Okay. Nie spodziewałaś się tego zwrotu? Nie. No bo to już jest, czekaj. Nie, nie liczymy seriali. Mm -hmm. e... Nie no, to w takim razie drugi film Marvela o multiwersum. Bo w serialu zdaje się w Wlokim było już jakby to coś, coś zapoczątkowane. Nie wiem, mi się bardzo ten film skojarzył. To była moja pierwsza myśl po seansie: to był Ricky Morty mm -hmm. e, i podróżowanie przez różne światy. W każdym razie. Bohaterowie napotykają na różne wersje siebie. Mhm. Jeżeli chodzi o samo multiversum, ta koncepcja może przy, przysporzyć wiele kłopotów. Skakanie pomiędzy różnymi światami mhm. w przypadku Rika i Mortiego jest dosyć systematyzowane. To znaczy, Rick jest, ponieważ nic nie ma sensu dla Rika, to jakby to jest tematem tego y, serialu troszeczkę, że Gig już wszystko widział, że wszystko mhm. już było, w związku z tym nic dla niego nie ma znaczenia, i dlatego on ma depresję i działa bardzo samodestrukcyjnie. To jest trochę tak I... jak wszystko wszędzie naraz, gdzie tak. jobu T tapaki, córka tak. głównej bohaterki, po tym jak do doświadczyła całego multiwersum, to przeżyła jakieś takie nihilistyczne tak. załamanie. No tak, I, i tutaj w pewnym sensie gdzieś jest problem z tym multiwersum, takie mam wrażenie, że każdy bohater może być wymieniony, no uh -huh. prawda, zamówimy tutaj, Wanda zginęła, ale czy Wanda zginęła, czy nie zginęła, w każdym razie jest 15 tysięcy innych Wand w, różnym, w różnych innych multiwersach i można z ka każdej chwili wyciągnąć nową Wandę, e, albo nowego uh -huh. Doktora Strange'a, albo coś i żadna śmierć nie ma sensu. Z drugiej strony można się tym śmiesznie bawić, prawda, uh -huh. tak jak zresztą ten film to, to robi w pewnym momencie, e, z, z ilu tak, tak, zgadzam się, że jest problem z, z stawką i z poczuciem zaangażowania w historię, mm -hmm. kiedy zostaje nam pokazane 800 różnych wariantów, i się okazuje, że to, jest, to co oglądamy to jest tylko jeden z, z tych 800 wariantów, tak. czy 8 tysięcy, czy 8 milionów. Więc jest takie poczucie, że. To, 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 co z tego w takim tak. razie? Czemu ja się mam akurat tym przejąć? Ale to jest inny problem z tym filmem. Natomiast. O, o którym później może. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, wydaje mi się, że tytuł składa pewną obietnicę. Mamy Doktor Strange w Multiwersum Obłędu. Jak dla mnie to hmm. tego. I multiversum i tego obłędu to w tym filmie jest trochę mało, szczerze mówiąc. Także znaczy, hmm. po pierwsze, w zasadzie doktor Strange odwiedza to tylko dwie równoległe rzeczywistości de facto. Mamy rzeczywistość 838, w której no. pojawiają się Illuminati i to rzeczywistość, w której panuje zły doktor Strange. No tak. Koniec. Koniec multiversum obłędu. No. Jedyny obłęd, jaki jest w tym filmie, to jest ten, który dodaje Sam Raimi siłą swojego reżyserskiego emploi. No tak, no jest tam ta scena, kiedy oni się. No, fragment sceny, kiedy oni mm -hmm. przelatują przez te różne multiwersa i tam są. No właśnie, na tym koniec. Tak, Ale to jest trochę tak, koniec. jak obiecywano, że pierwszy Doctor Strange, przy okazji pierwszego, mm -hmm. pierwszej części, że pierwszy Doktor Strange otworzy psychodeliczne wrota uniwersum Marvela, po czym psychodeli w tym filmie było dosłownie jedna scena, w której starożytna wyrzuca doktora Strange'a no tak. z jego ciała i mieliśmy dokładnie analogiczną sytuację, gdzie on przelatuje przez różne takie wersje, trwa tak. to 20 sekund i cześć i to jest koniec psychodelii. Tak samo tutaj, z multiversum głównie mamy właśnie 20 sekund podróży przez wszystkie wymiary. Ja trochę oczywiście przesadzam tak. teraz i się czepiam, ale mam takie poczucie, że jakieś takiej niewykorzystanej szansy, no bo jeśli mamy Taką postać jak Wanda Maximov, wrzuconą na, na płaszczyznę multiwersum, to czemu nie pojawia się tutaj Vision? Czemu nie pojawia się Quicksilver? Mamy doktora Stranger, czemu nie pojawia się Starożytna? Rozumiem, że Tilda Swinton akurat była hmm. zajęta graniem w memorii, pewnie. E, szukała, e, szukała genezy tajemniczego odgłosu e, i nie miała czasu pojawić się na planie e, doktora Stranger 2. Ale no już my zostawmy tę starożytną. No, wydaje mi się, zwłaszcza Vision i, i zwłaszcza Quicksilver to jest jakaś no ja zmarnowana Ja jestem bardzo, bardzo smutna, że nie była tej Taylora Johnsona, bo bardzo go lubię. I, ale z drugiej strony wszyscy narzekają, że ojej, ojej, wszyscy, e, śmierci w Marvelu nie są permanentne, nie mhm. są na stałe. E, więc e, myślisz sobie, no dobra, no zabili Quicksilvera, to może, e, kurde, już niech, niech zostanie nieżywy, prawda? Mhm. No w sumie. E, tak, a z trzeciej strony, niby czemu nie? No, mhm. e, może byłoby fajniej. Vision, Vision też by było miło. Ale może byłoby wtedy już za dużo tych ludzi pojawiających się, bo oni ewidentnie wybrali iluminati, zamiast mhm. ludzi, którzy są, czyli nowych ludzi, zamiast ludzi, są, którzy są związani z doktorem Strange'em i Wando. Co moim zdaniem, właśnie wracam do tego scenariusza, napisanego dosyć po łebkach, mhm. bo mam wrażenie, że tak jak mówi, że niewykorzystana jest ta sytuacja, i tutaj. Wstawienie tych nowych ludzi było moim zdaniem średnio korzystne, ponieważ właśnie no, że to był fan serwis no, trochę. Uh -huh. że, że Okej, okay, o ile Mordo e, nie chciałam zrobić żar, że ty Mordo, ale. <laughs> mordo, ty moja. E, e, ale, to tłumacz mógł poszaleć przy, tak, przy stanie ich spotkania na własnej. Tak, ulicy. tak. <laughs> Ale że ten motyw mi się podobał i ta ich dynamika, która została przeniesiona z, z jednego multiversum i z drugiego. No i dobra, i ten, ten wątek Christine i tak dalej. Łąk też mógł być w innych uniwersach. No, jakby po co wprowadzać nowe postacie, mhm. jeżeli mamy mnóstwo starych postaci, które ma się wrażenie, że są kompletnie niewykorzystane? Cóż, wiadomo, że na tym też trochę polega zabawa w multiversum, że. No, to, to jest trochę zabawa w fanserwis czasami, mm. że na tym polega właśnie. E, dlatego kręcimy film Doktor Stranger Multiwersyme u błędu, żeby John Krasiński mógł się pojawić jako Mister Fantastic. Chociaż ja na przykład, ja tutaj mam dość taki jakby dylemat poznawczy. Nie mm. wiem, jak mam interpretować pojawienie się Johna Krasińskiego w mm -hmm. tym filmie. Czy to jest oficjalny debiut Johna Krasińskiego w uniwersum Marvela? Mm -hmm. e, czyli znak, że od teraz on będzie grał Mistera Fantastika, bo wiemy, w przygotowaniu tak. jest fantastyczna krwórka. Czy to jest tylko taki żarcik puszczenie oka do widzia? Chcieliście Johna Krasińskiego jako, jako Mister Fantastika, macie go tutaj i teraz, już nigdy więcej go nie zobaczycie w tej roli. Mi się wydaje, że to jest testowanie troszeczkę z hmm. sytuacji, że zobaczymy, czy John Krasiński w ogóle jest zainteresowany graniem tej postaci, hmm. jak zagują fani, hmm. może, może wrócimy, może nie wrócimy. W każdym razie, jak nie, jak nie wrócimy, bo John Krasiński na przykład powie, że woli być reżyserem i robić swoje rzeczy. I to przynajmniej można powiedzieć macie, chcieliście to macie i teraz już będzie ktoś inny, mhm. albo może właśnie on wróci i, i będzie śmiesznie i fajnie. I moim okay, zdaniem to, to kolei... jest takie wyczuwanie terenu okay. bardziej. Ale jeśli to miał, miałby być oficjalny debiut Johna Krasińskiego w, w MCU, to taki trochę jest nieudany mam wrażenie. Znaczy pojawia się super nowy bohater, po czym momentalnie zostaje rozgromiony i... no no, nie tu... zrobił wrażenia za bardzo. No nie zrobił, no, ale oni nie mieli porównaj, zrobić... Porównaj z debiutem Czarnej Pantery w Siguru no, okej, okay, okay, ale oni nie mieli zrobić wrażenia, oni mieli być irytującą grupą no tak, nadętych problem. bałwanów, no powiedzmy. Mhm. I że właściwie trochę im kibicujemy, jak Łandzie, jak ona tam przychodzi i, i ich rozgniata. No to jest jedna z lepszych scen, umówmy się. Tutaj Michał Walkiewicz powiedział, że to jest scena po podobna do, um, był taki serial Invincible i tam jest, mhm. pierwszy odcinek się kończy też taką masakrą grupy superbohaterskiej. No i że tutaj bardzo podobnie to, to wyglądało, ale e, mi się to nie skojarzyło akurat, mimo że też bardzo Invincible lubię. Ale fajnie to, faj, fajna, bardzo mi się podobała ta scena. Tak? To ja mam tak? szereg problemów z tą sceną. Tak? Znaczy, okej, okay, rozumiem, że na tym może trochę polegać zabawa w multiversum, że my możemy pokazać nowe postacie i momentalnie je skasować, no. bo, bo to jest tylko jedno z, jeden z wielu światów, wiadomo, więc ja jakby rozumiem, że to jest część zabawy. Chociaż trochę mi się też nie podoba taki pomysł przedstawiania nowych postaci, tylko po to, żeby były mięsem armatnim. Dla mnie to jest też średnia frajda, że o, ktoś przychodzi i kogoś zabija i rozwój. No, okej, okay, to, to może to jest. To jest atrakcją dla osób, które twierdzą, że o, uniwersum Marvela jest takie łagodne i takie dla dzieci mm. i takie PG-13, a tutaj no, mamy Kapitan Carter przepołowioną na pół. No, no, ale nie widziałeś czegoś takiego, takich scen w poprzednich y, odsłonach. No nie było takich scen. No. Moim zdaniem to jest bardzo straszny film. Znaczy ja, nie wiem, ja bym, ja bym małych dzieci na to nie prowadziła. No. prawda? No, no tam masz spalone trupy ludzi. no. Wiesz, pani, pani się spala i płacze, rozumiesz, ko kolesiowi głowa wybucha, no. Dobra, ale ja właśnie, o czym, ja, ja, bo ja mówię o zupełnie o czym innym, ja no. mówię o tym, że to jest taki rodzaj gówniarskiej frajdy, że ktoś kogoś zabił i krew leci. Y <słuch> jakże to nie jest coś, co imputuje tobie, ale jest to w dużej mierze, w dużej części wydaje mi się publiczności i ja, jakby mi akurat to nie sprawia frajdy. No, rozwałka ci nie sprawia frajdy? No spoko, ale jeśli chodzi o, 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 o jako scenę starcia y, postaci, to widziałem w Marvelu 800 lepszych scen. Chociażby wszystkie sceny starcia Thanosa z innymi bohaterami. No, I tutaj ale może... nie, no ale ale jakby to są sceny bez konsekwencji, prawda? To są, tu, tu masz naprawdę rozwałkę. No, nie miałeś sceny takiej rozwałki. Miałeś sceny rozwałki e, CGI armii piesko, groźnych piesków, czy, czy Tarii, czy jak oni się nazywali. Alektanos nos naparza się ze starenciami, strażnikami galaktyki o to, czy zdajemy mu rękawice, no, czy nie. Nie masz wrażenia, że tam to jest Nie, drżę, mam, wrażenia, nie mam wrażenia, że komukolwiek się cokolwiek stanie. Okay, ale, rozumiesz. Okay, ale to na poziomie tego, co się wydarzy w świecie przedstawionym. Oczywiście, że tak, tutaj giną postacie. Tak. Natomiast, mimo tego, że tutaj giną postacie, a tam nikt nie ginie i wie, że prawdopodobnie nikt nie zginie, to ja argumentuję, że scena stanu jest dużo intensywniejsza, albowiem dużo lepiej jest sprzedane ci, jaka jest stawka tego starcia. Dużo lepiej rozumiesz, jakie, jak rozłożone są siły, kto ma przewagę, kto nie ma przewagi. Natomiast tutaj, po pierwsze, postacie giną, ale to są postacie, które są przedstawione jako aroganckie bubki. Raz. No. Dwa, to są postacie, które są wariantami z multiversum, więc mogą sobie zginąć, jesteś świadoma tego. To, to jest ten minus tego, że gramy w multiversum. Mhm. Masz, masz świadomość tego, że spoko zginął, ale to nie ma żadnego znaczenia. Plus trzy, uważam, że ta scena jest absolutnie y, nagannie przeprowadzona pod względem budowania napięcia y, poprzez y, powiedzenie nam, kto jest na jakim poziomie mocy i kto może co zrobić, bo zwróć uwagę, wjeżdża Wanda, która w zasadzie jest omnipotentna niemalże, momentalnie rozwala najpotężniejszą z postaci, czyli Black Bolta, który mógłby ją zabić jednym słowem, no ale, no tak, a potem, ale a potem spójrz, spędza pięć to... minut na starciu z, z panią starczą. No, owszem. Jak wiesz, to chodzi o to, że skoro film przedstawia Ci Wanda jako postać, która może wyeksplodować mózgi przeciwników jednym styknięciem. No nie, ale ona nie eksploduje mózg Black Bolta, tak? On się tak nazywa, tylko mu zamyka usta, a on eksploduje się sam. No, jakby przerażony, że nie ma ust, wydaje dźwięk, który mu się odbija w mózgu. No okay. ona, to ona go jakby wysypała. Może lepiej zrozumiałeś świat przedstawiony no, ode mnie. No, no, no tak. No, Mr. Fantastyk jakoś też go szybko Jakoś załatwia, mhm. rzeczywiście, magią. Wiesz, tu, tutaj jest też taka graska w tym Wiem, ona, ona może jest... robić to cały dzień. No, no tak, no gdzieś tam jest taka gra z tym, że, że, że mhm. to jest jakby ten sam duch, prawda? Nie wiem, co ci powiedzieć. Chciałbyś, żeby Captain Carter szybciej zginęła po prostu. No może to o to chodzi, a, ale wiesz, żeby nie było, że jestem przeciwko kobietom. Jak najbardziej Captain Marvel powinna być na najbardziej groźną gro, gro, no, postacią no, i Captain to Marvel na niej powinno jest, się kończyć, to jest. starcie. Zresztą tak się tak, dzieje. Tak się dzieje. No nie, ale masz... Ale ja bym też kwestionował no. taktykę, y, taktykę, którą stosują Illuminati, bo zwróć uwagę, że Mr. Fantastic stoi dokładnie na torze, na torze głosu Black Bolta, tak. że tak powiem. To raz, a po drugie, no ale może on... Po drugie, informuje łandę, jaka jest no jego moc. Jest Słuchaj, głupi. Wando, to jest facet No który bo może... właśnie, bo jest aroganckim bubkiem, który oni przecież mówią: My, my prawda, sobie damy radę prawda. z tą małą czarownicą. Mówią do doktora Strange'a to jak na tym przesłuchaniu: oni mówi, nie, nie dacie sobie rady, ona jest potężna. Oni ha, 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 damy sobie radę, ty jesteś dużo groźniejszy. No. Chociaż to, tu ja z kolei, bym, może ja po prostu za dużo myślę o z filmy. Możliwe. Ja też bym argumentował, że, że to, są, to, 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 to na pewno, że to są sprzeczne, sprzeczne informacje, które wysłaci film. Bo z jednej strony, OK są Illuminati, którzy są przedstawieni jako banda aroganckich bubków, mm -hmm. którzy, którzy mają być mniej fajni niż Doctor Strange. A z drugiej strony, mamy tutaj fan serwis na fanserwisie, mamy agentkę Carter, Mamy no to jest nową Captain service. Marvel, mamy Charlesa Xaviera, mamy Johna No To co się z Tobą zgadza. Co więcej, to jest bardzo, to jest chyba najbardziej, może nie wiem czy najbardziej, ale jedna z bardziej takich divers płciowo i rasowo grup, jakie dotychczas mhm. zobaczyliśmy w Marvelu. I też fakt, że zostają momentalnie rozgromieni, jakoś tak obniża to, wiesz... Nie, to... mi się wydaje, że to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że, że to bardziej chodzi o to, że ten świat jest taki w ogóle... No ta Christine z tego świata też się wydaje dosyć jakaś taka... E, brzydka pewna, peruka? Brzydka peruka. E, Chociaż, żeby siebie, nie było, no, Cumberbatch też ma brzydką perukę. Nie, ma tragiczną perukę. Ja nawet się specjalnie sobie popatrzyłam na, na peruki, jakie miał w innych filmach i są dużo lepsze. Nie wiem, mam wrażenie, że jakieś ma, za nisko ma tą linię czoła, chyba a te włosy się za, za szybko zaczynają. Nie wiem, wygląda jakoś po prostu jakby miał jakiś hełm. Mnie może to jest to, może to jest to umiłowanie sama Reimiego do kampu. Może, to jest kampowa peruka. kampowa peruka, no nie, nie, straszna peruka. Nie, nie, nie. To było coś, co mnie przez pierwsze 15 minut nie byłam się w stanie na niczym innym skoncentrować, tylko na tym, że on ma fatalną perukę. Mhm. Um, ale wracając do czego czekaj, do czego żeśmy. Aha, do sceny, do sceny walki to iluminati w ogóle. No moim zdaniem to jest fanserwis. No, to, to, to jest fanserwis, i bardzo by mi się to nie podobało, gdyby nie właśnie y, to, że to, t, wszystkie te sceny wokół tego są mhm. bardzo remi remiowe. Mhm. O. Mhm. Tak powiem. I ta walka jest, i, i, i to, że, że Wanda jest taka, że to jest olej, nie krew, prawda? Że ona jest cała, ocieka w czymś, wygląda trochę jak Carrie z, mhm. z PG13, więc nie mogli zrobić, to to nie jest prawdziwa krew, tylko to jest olej od tych robotów, które ona rozwala. I, I ten pościg przez ten tunel bardzo horrorowy. I w ogóle ta cała konfrontacja z profesorem X i, i jak on wchodzi do jej głowy. To jest i, akurat super. To jest tak. jedno z takich najbardziej uderzających wizualnie tak, sekwencji w tym tak, filmie. Tak, tak, tak. I to jak się ten pościg kończy, znaczy pościg, nie, nie, nie pościg, no one uciekają przez ten tunel, Wanda ich goni i potem ona, gdzie ona, gdzie ona oni się zatrzymują, jakby ona zniknęła i, i czas się zatrzymuje, krople, ta, ta woda, która cieknie, się, się zaczyna powoli spadać. Facet potrafi zbudować napięcie, no i potrafi przerazić. To był ten moment, gdzie ja podskoczyłam w fotelu, jak, mhm. jak ona nagle wyskakuje tam skądś i, mhm. i ich łapie i, i tak dalej, ale to jest coś, co można było wszystkim w tym filmie powiedzieć, że coś może się nie udaje, ale sam reżyser dowodzi. dowodzi. I no, pracuje no tak, bo, bo to jest moja obrona tego filmu. Ten film ma słaby scenariusz. No to, to czeka. Dobre aktorstwo ma. O. No tak, to, to jest w to jest zasadzie coś, co powinniśmy podziwiać, że. Tak. W, w, Taka Elisabeth Olsen. Nie, no. Otoczona tym wszystkim, co się dzieje wokół niej jakieś wybuchy, jakieś lasery, jakieś mm. coś. A ona jakby trzyma emocjonalną ciągłość postaci i gra naprawdę bardzo jakieś to takie intensywne i skomplikowane emocje. Bardzo. Jakie różne, prawda? Od mhm. złości, od wściekłości, do smutku, żalu, bólu i to wszystko widać na jej twarzy. Moim zdaniem ona jest jej rola znaczy. Nie wiem, czy ta rola jest na tyle dobrze napisana dla niej, bo moim zdaniem można było dużo ciekawszych rzeczy z tą postacią zrobić. Mhm. Natomiast to, jak Elisabeth Olsen wszystko wygrywa, tak jak ma wygrać, jest niesamowite. Cóż, jeśli chodzi o scenariusz, to wydaje mi się, że on jest dość dobrze napisany czy wymyślony. Może realizacja jest gorsza, ale pomysł mhm. jest całkiem porządny, jeśli chodzi o te ścieżki bohaterów. Bohaterów, tak, tak. tak Zwłaszcza tak, Strenk, że tak jak już wcześniej tak. mówiłaś. To, to całe to takie zamieszanie wokół i, i, i budowanie napięcia, budowanie napięcia, które działa w tym filmie, jest budowaniem napięcia takimi środkami krystofilmowymi, mm -hmm. czyli wszystko, co robi Raimi. Natomiast budowanie napięcia na poziomie takim spiętrzania okoliczności, po prostu tak. układania fabuły, budowanie drabinki, to, to jest bardzo ciężką ręką podane. Tak, właśnie no. to jest niestety to. Tutaj znamienne są też te sceny retrospekcji, gdzie bohaterowie po prostu idą uliczką, gdzie do, idą masz do maszynki. przycisk, przycisk włączający retrospekcję. Tak, tak, tak. I to jest zabawne, bo, bo to jest zabieg, który w zasadzie można powiedzieć, że to jest sprytny sposób na ogranie mm. takiego problemu, że musisz mieć retrospekcję i musisz mieć ekspozycję. Tak. I Marvel wcześniej w niektórych filmach w bardzo sprytny sposób wykorzystywał coś takiego. Na przykład w Zimowym Żołnierzu była scena, w której żeby opowiedzieć nam historię Kapitana Ameryki, po prostu mieliśmy scenę, która muzeum, dzieje się w Muzeum tak. Kapitana Ameryki, tak, tak, tak. ale to, to muzeum było jakby organiczną częścią y, y, fabuły filmu, ono miało znaczenie i to nie było takiego poczucia, tak. że tutaj zatrzymujemy się nagle i scenarzysta mówi, a teraz patrz. Mhm. Niestety tutaj w Doktorze Stręgrzy mamy takie wrażenie. Tak. No to, jest, to jest bardzo prosto napisane. Aczkolwiek tam są pewne rzeczy, które są zrobione tak, jak powinny być. Czyli na przykład mamy trupa Strange'a na początku, no, który tak, tak, tak. powraca na końcu, jest uh -huh. absolutnie wykorzystany, a nie zostawiony gdzieś tam. Uh -huh. I to to, co ty zresztą w swoim y, scenariuszu naszej rozmowy bardzo sprytnie zauważy, napisałeś, y, podwójność różnych postaci, mhm. odwzorowanie postaci, y, co też jest ciekawe, jak to działa, jak y, na przykład, poczekaj, znajdę, aż znajdę, Tam żeby teraz ci... szukam. A, to jest między strężem a Wandą i między strężem a Ameryką, bodajże. Tak. Y, no Ameryka i Wanda są, są jakby dwiema jakby stronami. Czy Strange i prawda Wanda że, Wanda, że Strange mógłby być Wandą, a Wanda mogłaby być Strange'em równie dobrze. No tak, że Strange jakby jest o dwa, dwa złe dni, odstanie tak. się Wandą, sięgnięcie po, po złą księgę, tak, i Co zresztą, zresztą poznajemy te wersje tak, Strange tak. Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest sprytnie wymyślone. To znaczy, to widać, że tam były pomysły, tylko że właśnie powinno to dostać jeszcze trochę mięsa. No, jest ten motyw zegarka, który dość konsekwentnie tak. idzie przez ten film, ten motyw noża, czyli tego, że Dr. Strange musi sam wszystko kontrolować. Tak. W przeciwieństwie do Ameryki, która tak. z kolei nie potrafi kontrolować swoich mocy, w finale on oddaje, oddaje jakby jej kontrolę. Jej kontrolę, też y, motyw poświęcenia, i że ktoś się poświęca dla, dla większego dobra, mhm. i ten motyw, właśnie co jest z większym dobrem, mhm. i co jest, y, czy, czy szczęście i poświęcenie muszą, iść w, y, muszą się wzajemnie wykluczać, prawda? I w ogóle ten taki motyw, to, to mi się bardzo podoba, ta droga doktora Strange'a, jeżeli chodzi o obietnicy szczęśliwym i jakby pogodzenie się ze sobą i, i, i to nie wychodzi na koniec tak, że dr Strange jest super szczęśliwy, mhm. prawda? Tylko wychodzi na to, że on jest jakby pogodzony z tym, jak Christine do niego mówi w tej scenie, o której już mówiłam, która mi się bardzo podobała, face your fears, czyli staw czoła swoim strachom i on mhm. w pewnym sensie to robi, no jakby akceptuje Zresztą mówi do Wonga, no, y, wydaje się, że uratowanie świata dałoby ci szczęście, a mhm. nie. No, I jakby chodzi o pogodzenie się z tym, co się ma, i być cię wdzięcznym za to, co jest. I, I to jest bardzo ładne przesłanie, takie bardzo nienachalne, i bardzo też oryginalne, jeżeli chodzi o, o filmy Marvela, tak mi się wydaje. No toż. Tak naprawdę, dopiero tutaj Strange zostaje doprowadzony do miejsca, w którym nominalnie był doprowadzony w pierwszym filmie. Bo pierwszy mm -hmm. film niby miał być opowieścią o tym, jak arogancki biały jedzie na wschód, uczy się pokory. I, tak. Ale on się za bardzo tej pokory tam nie nauczył. Nie. On wciąż pozostał aroganckim białym. Mm. No i dopiero tutaj chyba to się udało w tym filmie, gdzie mamy to symboliczne, ten symboliczny ukłon tak. wobec Wonga, jako jednak tego, który ma tytuł najwyższego czarnoksiężnika. I początkowo jakby trochę sobie tego, z tego kpi, no tak, nie chce się ukłonić, udaje tak. coś tam, coś tam, ale tak. w końcu jakby na końcu puszcza. Tak, to jest bardzo ładna, ładna droga. I, i w gruncie rzeczy droga Łandy, e, mimo że jest bardzo też prosta, mhm. jest też w miarę przeprowadzona, no. Prawda? Że to, co prawda e, średnio mi się podoba to, że ona jest że ona szaleje, bo, bo chce być matką czy nie może być matką i że to jest takie troszeczkę powiedzmy upupiające. Hmm. Teraz robię się szaloną szaloną kobietą. No to jest pytanie, czy to nie jest e, trochę taki seksistowski stereotyp? Jest. Że, a... no, no właśnie trochę jest, no trochę mi to zgrzytało. No, ale wydaje mi się, że Elizabeth Olsen po prostu to sprzedaje. W mhm. tym sensie sprzedaje to w ten sposób, że ona że ona straciła wszystko. Że ona też mówi o tym Wiżonie, jak tam musiała go rozwalić Aha. i oskarża doktora Stranger, że że doktor Strange jakby znowu arogancko podjął jakąś decyzję za wszystkich i, i, i przez to ona musiała no, zabić swojego ukochanego i, i przeżywa. I że, że to może być taka manifestacja tej ta, ta chęć jakby powrotu do tych swoich dzieci, jest jakąś taką manifestacją żalu i próby poradzenia sobie i skontrolowania też tego świata, bo tutaj też jest ten motyw kontroli, prawda? Mhm. Tak jak Strange chce kontrolować świat, ona też chce kontrolować świat. Mm. Ale bardzo jest proste to, że zła księga ją korumpuje i że w ogóle ten, ten motyw złej księgi i dobrej księgi jako takich maggafinów troszeczkę... Mm, ja mam z tym problem. Znaczy, no, nie podoba mi się, że mi się to, to ci to daje taki wytrych, to jest tak. takie klasycznie Marvelowskie, żeby tak. jednak nie było konsekwencji, tak. że to nie była Wanda, to jednak no. była zła księga. Chociaż to jest trochę problem w takim sensie, że to jest postać, w której jakby Fundamenty wpisane jest to, że ona w którymś momencie musi dokonać tego zwrotu w, w stronę w sensie bycia czarnym charakterem. Tak, jest, tak. Jakby patrząc na jej historię komiksową, mm -hmm. bo to jest postać, która zaczynała w ogóle jako czarny charakter, mm -hmm. potem przeszła no razem tak. z Quicksilverem na stronę Avengers. Zresztą to tak samo tak. mieliśmy w MCU. Tak. I ona od tego czasu nieustannie balansuje na takim, wiesz, to jest taki cykl w zasadzie. Raz jest zła, raz jest dobra, raz mm. jest zła, raz jest dobra. Więc to, to przejście w stronę czarnego charakteru wydawało się. Nieuniknione w pewnym hmm. sensie. Natomiast cała kwestia polega na tym, nie, nie co, ale, ale tak, jak to zrobimy. Tak. I czy po pierwsze, to jest zwrot Wandy w stronę czarnego charakteru, który przychodzi po serialu WandaVision, którego co prawda nie mogliśmy y, obejrzeć w Polsce, ale mamy internet i, i, i czytaliśmy, co się tam <grym> wydarzyło. Tak. I po pierwsze, to się może wydawać trochę powtórką po tym, co Wanda zrobiła w WandaVision i. Nominalnie niby pożałowała za grzechy, z tego co rozumiem w serialu. Mhm. I teraz, jakby mamy jeszcze raz przeprowadzenie tej samej drogi, i jest jakieś takie dziwne zaburzenie, ale myślę, że to zaburzenie mogłoby mogło być naprawione, gdyby nie ukrywano tego, że Wanda jest czarnym charakterem w tym filmie. W którym? W, w Doktorze Strange'u. A, że w sensie w, 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 marketingu, tak? Tak, to jest kwestia marketingu i jakby i części filmu, która to jest 15 minut. No to jest 15 minut. Właśnie, ale nie, mi się podoba to, że oni to po 15 minutach ujawniają. To jest, okay, bo, to jest bo, super. Bo, bo absolutnie totalnie mogliby pójść tą drogą, że ukrywają, że Wanda, że Wanda im tam pomaga, że coś tam, coś tam, coś tam okay. i tak dalej. Z tym się zgadzam. I, i, I wiesz, i to by było dużo gorsze, bo, w, uh -huh. bo tutaj mamy już jakby jasny jasno konflikt, mamy prostą, czystą sytuację, uh -huh. prawda? Wiemy, co kto chce jakie są przeszkody mm -hmm. i jedziemy, no. Rzeczywiście idziemy y wstecz, <laughs> wstecz tak. tak, bo teraz sobie myślę, pomyślałam o tej scenie napadu na, na, y na, na klasztor mm -hmm. i ta super, super scena, w, jak Wanda wychodzi z y odbicia, odbicia lustrzanego. To jest bardzo ciekawa y sekwencja, w której y mamy po prostu zestawione Najlepsze, to co najlepsze i to co najgorsze w tym filmie. Bo to co najgorsze to jest początek, kiedy przylatuje Wanda i, i, i mamy mnóstwo czarodzieje, którzy do niej strzelają magicznymi strzałami. Duna. Duna jak to jest to, o czym wcześniej mówiłem a propos stawki i a propos budowania mm. napięcia i takiej logistyki opowiadania historii. I budowania jakby poziomów mm. mocy i zagrożenia, i tego, jak rozkładają się siły. Bo po pierwsze, to jest bitwa, która się rozgrywa w kamartach w miejscu, które jest de facto ważne w świecie przedstawionym, ale no dla nas wiemy. jako widzów jest absolutnie nieważne. Znamy tam, nie znamy tam nikogo poza łągiem. Fajnie jest tam człowiek żubr, <laughs> bardzo mi się podobał człowiek żubr i bałem się przez chwilę, że zostanie zabity. No Na nie. szczęście człowiek żubr przeżył. Oczywiście no żartuję wiem, że człowiek żubr jest jakąś tam postacią z komiksów, ale bardziej mi się podoba wizja tej postaci jako człowieka żubra. To raz. Z dwa, wiemy, że sprawa jest przegrana, że, że w kamar tak, że, że Wanda wygra to starcie no bo to jest 20 minuta filmu de facto. Mm. Więc co się może wydarzyć? Zgadnijmy. Tak. Eee. Nie, ale zatem tym cała, ja już nie chcę mówić o taktyce obrony e, kamartarzy. E, e, naprawdę, jeżeli ktoś przylatuje z góry, no nie wiem, to zrobić jakąś lepszą obronę przeciw, e, przeciwlotniczą. przeciwlotniczą. Tak, no jakby to, co się tam dzieje, to wydaje się jakieś takie, takie durne plus. Naprawdę, jeżeli oni używają magii, no to nie wiem, naprawdę mogliby tam lepiej jakoś magicznie, a nie, że rzucają w siebie no promieniami właśnie, magii. Właśnie nie rozumiem, ja nie rozumiem, czemu to jest część konwencji komiksowej, że postacie muszą fruwać i strzelać w siebie promieniami energii, ale to jest dużo fajniejsze, kiedy to jest bardziej filmowe. Kiedy Wanda zaczyna tak naprawdę robić te takie wandowe rzeczy, szeptać komuś no, coś do ucha, no wychodzić to, z luster. To, to, ja bym chciał więcej tego, ja, a mniej tak. fruwania w powietrzu i strzelania złotymi strzałami. Też bym chciała więcej tego. No. Szczególnie, że naprawdę no, można by przede wszystkim zrobić tak, żeby nie było widać tego kamartażu przede wszystkim. Że, a nie, że ona przylatuje i tam jakby cały dziedziniec jest otwarty. No to zbudować jakąś... A potem jeszcze jest bardzo śmieszna rzecz, bo oni odbudowują. W ostatniej scenie jest to pokazane. Oni odbudowują, tak sobie myślę. Czy oni nie są magiczni, nie mogą tego tak po prostu... Muszą budować rusztowanie, nie mogą tego po prostu magicznie Wciąż że mogliby w 5 minut odbudować no, za pomocą magii. No, to jest właśnie to, że trochę to, takie... co też mi. Tak, jak mówiłem wcześniej, te moje różne zarzuty co do sceny starcia z Illuminati, że kiedy do akcji wchodzi magia i nie masz jasno opisanych zasad tej magii, to trudno jest zainwestować się w wydarzenia, bo nie wiesz w którym momencie, co jest możliwe. Mhm. Tak jak Wanda, która nagle fruwa, rozwala wszystko, a potem nagle kuleje i goni w tunelu. Ja rozumiem, że to jest Wanda z drugiego świata, no tak. w którą kontroluje Wanda z innego świata, ale wciąż czemu nie może fruwać? Czemu nie może się teleportować? Ja rozumiem, czemu nie może, po to, żeby coś się mogło wydarzyć, ale no chciałbym potem, być w mieć... jakiś sposób przygotowany do tego, żebym mógł jak należy przeżyć tę historię, a nie musiał myśleć tak jak teraz, mhm. czyli jakby. No. Dekonstruować film na bieżąco, bo mi się coś nie zgadza, nie? Jakbym mnie jako widza coś takiego wybije. Ja lubię jasno wiedzieć, jakie są, jakie są zasady gry, a jeśli zasady gry są zmieniane, to muszą być zmieniane w sposób no, przemyślany. No tak. No tak, ja i tak będę bronić tej sceny yy, gonitwy. Ale... Jest to, ale bo na tym polega problem, że te, ta scena nic też ma super świetne no, momenty. Świetna scena. Ale wiesz, i, mi, dla mnie w ogóle ten cały fragment, jak oni lądują w tym innym świecie, jest trochę nudny. Do momentu, kiedy pojawia mm -hmm. się Wanda i rozwala typów. Ta cała, ten cały spacer po tym mieście i rozmowa, najpierw y, przyjazna rozmowa z y, y, Mordoty Moja, Więc... a potem z tymi Illuminati i, i z Krystiną i wszyscy ciągle ktoś, komuś coś opowiadają. I tak myślałam, dobra. Ja wiem, że to są informacje ważne dla nas, Aha. ale kurde, jakby można byłoby to jakoś inaczej. Inaczej wymyślić. I tu ja winię scenariusz, bo to powinno być jakoś rozpisane na jakąś akcję, na jakąś e, sytuację, a nie, że oni przychodzą do e, Mordo, on im tam tłumaczy, potem ich upija, czy tam ich otruwa, czy cokolwiek, prawda? Potem Krystyna mu coś tłumaczy, potem pra, e, ten profesor X mu tłumaczy, i jakby e, dobrze, nie można, nie mógłby tylko jedna osoba mu wytłumaczyć wszystkiego, i, i, a potem był jakiś sceny, gdzie coś się posuwa naprzód. Wiesz, jakby... No to jest generalnie film, w którym dużo się, dużo się mówi, tak. dużo, dużo się tłumaczy. Dużo tak się mówi. tłumaczy. Nawet I... Wanda sama, ja tutaj wyliczyłem, ma co najmniej cztery sceny, w których tłumaczy swoje motywacje, co więcej za każdym razem podaje to inne. To jest ta inna motywacja, nie jest to sama motywacja? Ciągle, nie, nie, że ona nie, nie. chce do jest pierwsza. I niektóre z tych motywacji są ciekawsze, inne mhm. są mniej ciekawe. Okay, to czekaj, to ja ci wyliczę. Bo, 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 i, o, wycenimy je. Dawaj. W skali okay. jeden na dziesięć. <laughs> Pierwsza motywacja. To jest ta motywacja niesprawiedliwości zasad obowiązujących Avengers. Mhm. Czyli, że Strange może łamać zasady i być okrzyknięty bohaterem, tak. kiedy łamie zasady, żeby pokonać Thanosa. Natomiast kiedy Wanda łamie zasady, to nagle jest źle, bo. To jest ciekawe. To jest ciekawe, ja, ale nie do końca ja kumam, gdzie, gdzie tu jest konflikt. W tym sensie, mhm. gdzie, co może Ty mi wytłumaczysz, co Strange tak na dobrą sprawę, jaka jest wina Strange'a, że on. Bo, bo mi się bardzo podobała ta scena w, 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 rozmowy Strange'a na ślubie Christine z tym. Wydaje mi się, że to jest to. Tak, że on, on przychodzi, się go pyta, czy nie było innej możliwości. Michael Ma, Tak, o, ulubiony mój. Pyta się go, czy nie było innych, innej możliwości. Mhm. I Dr. Strange uma, nie była tylko jedna, obejrzałem 4 milio 14 milionów uh -huh. ileś tam wersji, uh -huh. to była tylko jedna, w której zwyciężamy, ale jest w pewnym sensie taki, taka, taki ciekawy konflikt tutaj, bo czy Strange zaczyna sobie myśleć, może była inna możliwość, może trzeba było te 15 milionów wersji zobaczyć, a może czy. Ludzie z zewnątrz wiedzą, jaki ciężar na nim spływa. Że jednak tutaj Iron Man zginął i, i jakby mnóstwo ludzi było znikniętych przez pięć lat mhm. i tak dalej. To jest bardzo ciekawa, jakby taki konflikt, który troszeczkę, troszeczkę znika tej, tego poczucia tej odpowiedzialności za losy świata. Mhm. I właśnie na tej zasadzie, ciebie tam nie było, więc nie wiesz, ja, ja byłem, a i tak zamiast mi dziękować, to mam, mają ludzie pretensje. No i więc ja nie do końca rozumiem tutaj tego, tego konfliktu. To jest trochę punkt widzenia, wydaje mi się. Yy, Wandy? Punkt widzenia Wandy, ale też punkt widzenia Mordo. Uh -huh. bo, bo z kolei w tym filmie Mordo wydaje mi się wyciąga trochę cienką słomkę. On zostaje podsumowany no, przez Strangera, tak. że o, obraził się na mnie, chce mnie zabić, to tak, a Mordo był bardzo ciekawą postacią w pierwszym filmie i on miał bardzo ciekawą swoją ścieżkę, która polegała na tym, że on się czuł zdradzony de facto tak. przez starożytną, która właśnie złamała zasady, tak. y nauczała czego innego, a okazała się tak. hi hipokrytką, bo wykorzystała mhm. te tak, jakby tak. tam mroczne moce, których nie powinna była wykorzystać, żeby przedłużać mhm. sobie życie. E no i z perspektywy Mordo, raz, że jego mentorka go okłamała, a dwa, że Streng jest te też taką postacią, w której ta arogancja jest jakby naczelną tak. cechą, przynajmniej wtedy jeszcze była. I on też jakby całą swoją drogę prowadzi łamiąc zasady tak. I, i potem jeszcze zostaje za to nagrodzony, tak. więc Mordo czuł się, że to jest nie fair, że on został no. trochę w innym świecie wychowany, że on gdyby złamał te zasady, to prawdopodobnie zostałby ukarany. Więc to jest wątek, który jakoś jest w, w konwencji Doktora Strange'a, jest w konwencji wszystkich filmów o Avengers i gdyby został pociągnięty tutaj bardziej, wydaje mi się, że coś ciekawego można byłoby mhm. wycisnąć, więc to jest takie... 7 na 10 co najmniej jeśli chodzi o motywację <grym> Nie, 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 to jest bardzo fa fajna linia konfliktu się pojawia. Mhm. Natomiast ja do końca jakby tak jak już mówiłam, nie do końca. No bo końca... to jest nie, nie, rozwinięte. nie rozwinięte to jest. Potem jest druga motywacja, o tym już trochę ty wcześniej mówiłaś yy, tutaj. Dzieci, dzieci? Nie, jeszcze nie dzieci. Nie dzieci, nie dzieci. Yy, druga motywacja, która jest moim zdaniem być może najciekawszą z tych motywacji, czyli poczucie winy za to, że musiała zabić Wiżona, to się trochę łączy z tym pierwszym, że to jest po prostu Trauma do przepracowania. No, kurde, tak. E... I on jeszcze potem wraca do życia i, i potem jest jeszcze raz zabity, prawda? Mm -hmm. To jest mega traumatyczne. Nie wiem, czy jest to rozwijać. Jest wszystko rozwijać jest jasne. Wszystko wszystko jasne. 9 na 10, tak. jeśli chodzi o motywację. No tak. i potem jest trzecia motywacja, która niestety naj, film najbardziej ją spienięża. Czyli motywacja, moje dzieci, moje dzieci. Trochę jak Daenerys w drugim sezonie Gry Tron, gdzie płakała za smokami. Gdzie są moje smoki, tak. E, to jest problem też taki, że Mamy scenę, która ma nam przedstawić dzieci i to jest trochę jak, to, to ma działać jak scena w Endgame, gdzie poznajemy córkę tonego tak, Starka, tak. tylko niestety to nie działa w ten sposób. Nie, bo córka Tony'ego Starka jest dużo bardziej urocza. Córka i... Tony'ego Starka jest urocza. A to mamy dwóch irytujących chłopców, którzy jakiś mówią wierszyk, ale tak. nie wiem, czy to jest kwestia... Kwestia castingu, czy to jest kwestia źle napisanego nie, moim wierszyka. To jest czy to jest kwestia chemii nie, z Elizabeth Olsen. Nie moim zdaniem to jest kwestia po prostu tej sceny, która jest źle napisana. No, mhm. ta, ta scena jest taka. Generic, że tak powiem. no, taka no Plus, plus nie fajnie wybrzmiał ten cały kontekst, że kobieta się sprowadza do, do jej funkcji macierzyńskich i ona walczy tak naprawdę o to, żeby miała rodzinę. Nie, bo y, gdzieś wyczytałam bardzo ciekawe spostrzeżenie, już nie pamiętam y, y, gdzie to było, więc nie, nie zacytuję dokładnie. Mhm że ciekawsze by było, gdyby się okazało, że ona widzi, że te dzieci są na przykład w niebezpieczeństwie mhm. i ona chce je uratować mhm. i jej motywacją, żeby zdobyć Amerykę i poświęcić, powiedzmy, życie Ameryki, żeby uratować swoje dzieci, żeby móc tam się dostać i tak dalej. I to by było dużo ciekawsze. To jest dynamiczna tak, motywacja. To bo... jest tak dużo bardziej plus. Jakby jesteś w stanie wtedy zrozumieć, że jest matka, która kocha swoje dzieci Aha. i chce je chronić. Uh -huh. prawda? A tutaj ja wiem, że to bardziej jest takie egoistyczne, że ona po prostu kocha swoje dzieci i chce z nimi być, prawda? Uh -huh. Stawka byłaby też wyższa. No i jeszcze jest czwarta motywacja, no. która trochę się łączy z tym, co teraz powiedziałaś, bo jest taka scena z łągiem. No tak. i ona mu mówi, że ona chce kontrolować wszystko po prostu, że kiedy zapanuje nad multiwersum, to w multiwersum gdzieś wszędzie jest lekarstwo na każdą chorobę, rozwiązanie każdego no, kontrola. problemu. To jest, to I to jest... pracuje tematycznie w kontekście całego filmu, gdzie to jakby doktor Strange musi tak. przepracować tę swoją obsesję kontroli. Ale to mniej pracuje przy okazji Wanda. Wydaje, wydaje mi się, że to jest scena dopisana, żeby jakby jeszcze bardziej wytłumaczyć, dlaczego Wanda. Uh -huh. To mi się wydawało, że film równie dobrze można byłoby to wyciąć i dalej motywacje wszystkich bohaterów uh -huh. byłyby absolutnie zrozumiałe. Uh -huh. No ale ja mam jeszcze drugą teorię, jeszcze nie wiem, drugą, trzecią, ósmą. Czemu Wanda nie działa w tym filmie? Także zastanawiałem się długo nad tym. I jak czytałem też pochwały, że wreszcie mamy w Marvelu czarny charakter, który jest takim bezpretensjonalnie czarnym charakterem, który mm. jest takim mwahaha, złym wilanem. No w ogóle nie rozumiem nie. takiej interpretacji postaci. Znaczy, po pierwsze, po pierwsze zastanowiłem się nad historią Marvela i moim zdaniem mamy bardzo dużo mwahaha, wilanów w, mhm. w Marvelu. Tak. Wcale nie mamy dużo y, czarnych charakterów, których twórcy próbują jakoś pogłębić y, jeśli chodzi o ich motywację, no już od początku. Justin Hammer jest totalnie muahaha hawilanem z Ironmana 2. Nawet Ironmonger z pierwszego Ironmana, czyli, czyli Jeff Bridges. Prawie wszyscy przeciwnicy Tora, łącznie z Lokim nawet, w pewnym momencie, który tak. też przez, ma dużo w sobie takiego muahaha. Oczywiście jest to tam pogłębione psychologicznie. Dobra, no, już nie będę ich wszystkich wymieniał. Jeszcze jest taka kwestia, że. Faktycznie o tyle jestem w stanie zrozumieć próbę wpisania Wandy w tym filmie w taką konwencję takiego właśnie e, czarnego, czarnego charakteru, że jest ta konwencja horrorowa uruchomiona mm -hmm. przez Samara Imiego, tak. że są takie sceny, w których Wanda jest prawie jak, prawie że jak Freddy Krueger. No tak. Albo jak Sadako e, z serii Ring. Mm -hmm. um, no Jak wyłazi z, z tego, co to jest, gong? No właśnie, tak, to, no. To, to, to jest dokładnie jak, jak Sadako wychodząca z, z telewizora, czy w którejś części obecności yeah. mieliśmy podobną scenę, bodajże w drugiej części obecności. E, no tylko, że problem z, w porównaniu Wandy z Freddiem Kruegerem czy Sadako polega na tym, że to nie są postacie, które są pogłębione psychologicznie. W sensie Freddy Krueger działa jako wilan, bo mu nie współczujemy. Kiedy próbowano pogłębić psychologicznie postać Freddy'ego Kruegera, to było w reboocie, mm -hmm. to ten reboot zupełnie nie działał, bo, bo to jest postać, która ma być straszna, ewentualnie śmieszna. A ale... nie postać, która ma być tragicznym bohaterem, który przeżył jakąś traumę. Podobnie z Sadako i tymi wszystkimi japońskimi duchami, które zawsze w swojej genezie mają jakąś traumę, ale ta trauma nie jest budowana przez film. W sensie twórcy nie, nie, nie próbują zaskarbić sobie empatii do tych bohaterów. To jest tylko rodzaj wyjaśnienia, skąd ten duch się wziął, mhm. natomiast sama jego obecność na ekranie ma być po prostu taką cielesną, niemalże frajdą obcowania z jakimś zagrożeniem, mhm. albo z czymś, co jest fajne. To jest takie wręcz uleganie jakby jakiejś takiej słabości, nie? że fajnie jest się przez chwilę pobać, mm -hmm. fajnie jest się przez chwilę pośmiać, albo pośmiać i pobać się równocześnie. Mm -hmm. I to, to jest urok takiego właśnie jednowymiarowego, jednonutowego, pulpowego, czarnego charakteru. I jest część tego w tej, w tej wersji Wandy. To są te wszystkie rzeczy, które Raj dodaje, gdzie ta Wanda wyskakuje za węgła i kogoś tam wciąga, skręca kark Xavierowi i tak dalej. No tylko, że równocześnie twórcy próbują budować z Wandy skomplikowaną, Ale czy to ci tragiczną naprawdę, postać. czy naprawdę to ci nie działa? W tym sensie, że jakby nie... Nie wiem, to znaczy mi się wydaje, że tą postać zbawia Elizabeth Olsen i gra. To, że ona naprawdę niektóre te linijki dialogu, które ma naprawdę takie powiedzmy na kolanie pisane, super sprzedaje. No ale sama ja mówiłaś, strasznie. że masz poczucie, że czegoś brakuje. Ja nie mam ja poczucie, po że czegoś brakuje. Ja owszem, próbuję wyjaśnić, Ja owszem, na czym mam. polega tak, problem. Ja rozumiem, ja rozumiem. Je, jest tak, że rzeczywiście co, czegoś brakuje. Ale nie wiem, Wanda, ja strasznie lubię tą postać. Uważam, że to jest jedna z postaci, to już chyba mówiłam mówi się, uh -huh. która jest najbardziej naj, najciekawsza w, uh -huh. w MCU, uh -huh. i naprawdę dużo rzeczy można z nią zrobić. I oni i jakby podoba mi się, że oni robią, że uh -huh. podoba mi się, że oni jakby nie bali się zrobić z niej Wilana. To jest fajne, tak. E, prawda, uh -huh. że dobra. Wszyscy lubią Wandę, a teraz Wanda zabija ludzi, prawda? I jest okropna. Mhm. Też mi się podoba to, że ona na końcu jednak jakby coś tam znajduje, jakby z jakaś jest samoświadomość y, samo się włącza i jakby ten finał, gdzie ona jakby z tymi dziećmi widzi, że oni są przerażeni, jakby to, to, też, to też mi gdzieś tam działa, no. mhm. Ja i tak będę bronić tego filmu, mimo że zaczęłam podcast na, od narzekania. Bo wydaje mi się, że jakby na skali Marvelowej ten film naprawdę jest inny i robi dużo ciekawych rzeczy. No znaczy, nie mieliśmy dotychczas z Marvelu czegoś takiego jak Bitwa na nutki. No nie, Bitwa. O, oh, come on. Bitwa na nutki jak najbardziej na plus. Bitwa na nutki jest świetna. W ogóle, skoro mówimy o bitwa, bitwach na nutki, to tutaj też, to też rzadko w filmach Marvela. Czuć obecność kompozytora. Tak. Dodany Elfman wraca do współpracy z samym Raimi, bo on wcześniej pisał muzykę do Spider-Manów. I jakoś tak słychać tę muzykę. Ta muzyka jest w paru miejscach bardzo silnie obecna. Tak. I, I, i to jest, to jest no, no chyba najbardziej w bitwie na nutki, chociaż tutaj to. No nie wiem, ale to jest sekst postulowane. Tokatej tak. demolbacha na przykład, jako tak. silne uderzenie ze strony któregoś ze Strange'ów. Tak, no to, to jest akurat wymyślone, muzyka jest wymyślona pod tą scenę, czy scena jest wymyślona pod muzykę, e, ale jest, jest cały czas są jakieś fanfary. Mhm. E, w sensie nie, że hura, a fanfary, tylko że jakby cały czas ten obraz, e, też chciałam powiedzieć dudni, ale może to jest też brzydkie słowo, ale w każdym razie jest udźwiękowiony, no, mam ja, ja tak jakbym cały czas słyszała muzykę, jak widzę obraz w głowie, to, to tak jakbym słyszała też muzykę do, do niego dołączoną. Co jest dla mnie na plus zawsze, bo ja lubię muzykę, którą słychać w filmie. O Ameryce żeśmy nic nie powiedzieli. Co myślisz o tej bohaterce? W sensie o tej dziewczynce? Ja, czy myślę dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest o tyle ciekawe, że to jest drugi dzieciak, z którym ma relację doktor Strange Dużo lepiej tak. I dużo ciekawsza jest ta relacja. I to jest to, co mówiłam na początku, że w każdym filmie jest inny doktor Strange, bo ten doktor Strange z, ze spider to jest zupełnie inny doktor Strange niż tu. To prawda. Prawda? tam jest doktor Strange, który tam jest dziwne dzieciaki, awkward dzieciaki, a to są bardzo słodkie dzieciaki w Spider-Manie. Z nimi się można było zaprzyjaźnić, ale on moim zdaniem ona jest dosyć charyzmatyczna. Y tak, jest, jest na pewno jest taka bardzo ży żywa, ale też ta, re ta jakby relacja Strange z nią się zmienia. W sensie podejście Strange do niej, on na początku jest trochę może taki jak w, w poprzednim Spider-Manie. On się ociepla, on mięknie. Mm. to jest, to, to jest to może ta, ta też zmiana, mm. która w nim zachodzi. Chociaż wciąż przez cały film aż do samego końca protekcjonalnie mówi do niej per dzieciaku. Ale tak jak na początku to jest faktycznie protekcjonalne i aroganckie, to na końcu już brzmi tak niemalże familiarnie i tak, tak. bardzo tak sympatycznie, przyjacielsko. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest dość fajna, że ona wprowadza taki trochę inny punkt widzenia do świata Marvela. Gdzie jednak większość, większość mamy białych mężczyzn po 30, 40. To nawet, nawet w przypadku Pitera Parkera tak nie bardzo czuć vibe milenialsów jak dla mnie. A mhm. ona jest taką, takim totalnym milenialsem, łącznie z tym, Gen że, Z już, sorry. A Może nawet. Właśnie, nie milenialsem. Przepraszam, Gen Z faktycznie. Gdzie ona jest wprost dziewczyną z utopijnego świata, która ma dwie mamy, i ona jakby. Wciąż wytyka wady naszego świata i tych różnych innych światów, wciąż z, z jakiejś lepszej, lepszej rzeczywistości przychodzi i otwiera, jakby, te perspektywy. Tak, to jest ciekawe. No, na przykład mówi, mówi że za jedzenie się u was płaci. To dziwne. Mhm. Tak, tak, to jest, to jest tak, jakby, trochę psz, psztyczek. No, i śmiesznie, że się nazywa Ameryka też, ale to z komiksów, zdaje się. Tak, już tak, to, to, to buduje takie dziwne sytuacje, gdzie ktoś mówi Ameryko, dokąd zmierzasz? Ameryko, tak, gdzie idziesz? Ale to też jest ciekawe, no bo to, co ja też zawsze lubiłam w filmach Marvela, tych wcześniejszych, w tej poprzednich fazach, że one były zawsze miały jakiś komentarz społeczny, może on nie był jakiś specjalnie, specjalnie ambitny czy mhm. jakiś, ale zawsze był. No, w Kapitanie Ameryka Winter Soldier, e, prawda, o zbrojeniach, mhm. Spider-Man e, homecoming, o prawda, bogaci kontra biedni i że bogaci zawsze wygrywają, jakby i zawsze im idzie lepiej, nawet jeżeli nabroją. A, a tutaj mam takie wrażenie, że już zaprzestali to? Tak, ale, ale można sobie to interpretować, że ona jest taką nadzieją dla Ameryki. No nie? Może. Młodym pokoleniem, jakąś taką wizją tak. być może lepszego, bardziej tolerancyjnego i bardziej optymistycznego świata. Ale to też jest. Y płynie wprost z jej charakteru, w takim sensie, że to jest, ona jest po prostu młodą osobą. Na tak. przykład nie doświadczyła tyle zła, jeszcze nie jest cyniczna i zblazowana, chociaż odwiedziła już 70 ileś no tam światów. No właśnie, ona jest nie? bardziej doświadczona i, niż cała reszta naszych bohaterów, prawda? Mhm. Co zresztą mówi, w ilu światach, jakie, wy macie, jakie macie doświadczenie z multiverse, na samym początku mówię no i, i oni mówią, no był, była sytuacja z, z Spider-Manem, która, zastanawiałam się nad tym i wydaje mi się, że oni nie pamiętają Petera Parkera. Tak, to tak. o to chodziło, mhm, prawda? Że tak. to nie jest tak, że mieli nie pamiętać, nie pamiętać Spidermana, tylko mieli nie pamiętać, że Peter Parker jest Spidermanem. Więc... Ale to, to jeszcze, a propos tej, tej multiwersalnej wizji świata mhm. i tego komentarza, to jest z kolei ciekawe. Tu wracamy trochę do, tak jak mówiłem, że rami te moralitety, to tutaj w multiwersum mamy taką etykę multiversum, która się uruchamia w takim sensie, że się okazuje, że nikt nie jest dobry albo zły tak naprawdę. Tak, to jest fajne. Nikt nie jest skazany, to, tak. to zależy od okoliczności, bo gdyby ktoś był z góry zły, to każdy doktor Strange był, był dobry, zawsze wszędzie tak. zły. nie? Więc to jest, to jest ciekawe. Chociaż pytanie, czy to z kolei ponownie nie obniża stawki, bo kiedy pojawia się bardzo zły doktor Strange, to wiesz już, że ten nasz nigdy nie będzie tak bardzo zły jak ten bardzo. No zły. tak, ale jest walka w tym filmie o duszę doktora Strange. W sensie, że wszyscy mu mówią, ty jesteś taki, ty jesteś taki. I, I my cały czas myślimy, przecież my go znamy, my wiemy, że może on być taki, prawda? Mhm. I cała akcja z tym oddaniem Thanosowi kamienia czasu. Mhm. Też polega na tym, że on jednak arogancko poświęcił, jakby zdecydował, zdecydował za, inny. za innych, mhm. prawda? No, czyli wiemy, że on ma takie doświadczenie i że mógłby podjąć taką decyzję, więc to jest, to jest bardzo ciekawe tutaj napięcie. Mhm. E, mi się, jak już cofamy się tak absolutnie e, do samego początku to ten film się zaczyna od sceny akcji, prawda, że Doktor Strange z kucykiem gdzieś pędzi, tam walczy, właśnie Ameryka też walczy i Podoba mi się ta scena, ponieważ właśnie jesteśmy tacy wrzuceni właśnie w jakąś akcję, ale wydaje mi się, że ona też działa, bo, bo ta aktorka jest dobra. W tym sensie, że ona jest dosyć charytmatyczna i my jakby od samego początku przyjmujemy się jej losem. Jakoś to jest tak zbudowane, nie, mm -hmm. nie, nie masz takiego poczucia, że gdzieś tam właśnie przez to, że doktor Strange chce ją zabić i tak dalej i ona jest, ona jest na tyle słodziakiem gdzieś tam i taka jakaś niewinność z niej bije jakaś taka bezbronność, że, że, że jakby zaczynamy się nią przyjmować. Od samego początku. Czyli jest nadzieja dla Ameryki. Jest nadzieja dla Ameryki, tak. Pytanie: Czy jest nadzieja dla MCU? Czy jest nadzieja dla MCU? No nie, no jednak jak to tutaj ciebie słucham i nawet jak myślę sobie o sobie, to jednak szklanka jest wciąż bardziej pełna niż pusta. Słuchaj, to zależy w jaką stronę oni pójdą, bo jeżeli oni zaczną dawać takim ludziom jak Sam Raimi czy jak Chloe Zhao więcej swobody artystycznej, to te filmy zaczną. Być coraz ciekawsze. Moim zdaniem zagrożenie jest, zagrożeniem jest ilość i, i to, że tego tyle powstaje, te, i te seriale i tak dalej, i że ilość um, zabije jakość. Mhm. No, bo, nie wiem, czy pamiętasz dawne, dawne czasy, kiedy to dwa filmy Marvela mhm. wychodziły rocznie i to było już huchu -hu i jeszcze trochę, prawda? I się czekało na to. A teraz mamy w tym roku co? Cztery. Cztery, trzy, cztery? Trzy chyba. To jest pierwszy, to? To jest pierwszy. To jest pierwszy, jeszcze Czarna Pantera i Thor. Chyba nie w A Strażnicy tej kolejności. Galaktyki? Thor i Czarna Pantera. Strażnicy Galaktyki w przyszłym roku. Dopiero. W przyszłym roku dopiero. Mm. No więc w każdym razie dużo tego jest. Za chwilę wchodzi Disney Plus. Jeszcze będą te seriale wszystkie. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że oni jakoś złapią. Znowu lejce i czy jak to się tam nazywa. Wezmą się w garść i, i, i troszeczkę jednak popracują bardziej nad tymi scenariuszami. No. Nadzieja zawsze jest. Nadzieja umiera ostatnio. „Co to ma do rzeczy. Możemy pocieszyć się tym, że gdzieś w multiversum na pewno jest świat, w którym Marvel, Marvel kręci same dobre filmy. Słuchaj, umówmy się, będziemy oglądać te filmy. Nie właśnie... wiem, co się musiałoby wydarzyć, żebyśmy przestali. Nie wiem, chyba musielibyśmy pracę zmienić. Coś czuję. Właśnie nad tym się hmm. zastanawiam. Yy, oglądałby... Co by się musiało wydarzyć? Hmm. Ale czy oglądałbyś te filmy, gdybyś nie... Chociaż powiem ci, pracy? miałem taki... Jeszcze jedno rzecz. Miałem hmm. taki... Oglądałbym oczywiście, ale powiem ci, że miałem taki moment takiego poczucia, co ja, co, co ja tu robię. Yy, właśnie to było w trakcie tego Doktora Strange'a i to było akurat w scenie, yy, kiedy Wanda przybywa do kamar w tej hmm. wielkiej chmurze. I wzlatuje Doktor Strange, mamy dyskusję o tym, czemu ona tu przyjechała i czemu nagle jest zła. I przypomniała mi się saga Zmierzch. Mm -hmm. I tam są takie złe wampiry Volturi, które też zawsze przychodzą i to się zawsze zmierzch. i wyglądają absurdalnie. Michael Sheen gra jednego z nich. A Michael Sheen. I zawsze jest dyskusja, czemu my tu przyszliśmy. I sobie pomyślałem, Jezus, to jest zupełnie jak Zmierzch, co ja robię. <laughs> Ale potem jakoś dalej się wciągnąłem. Potem sam, sam Ryan mi docisnął pedał Docisną, gazu na chwilę. Tak. Więc no push and pull, jakby tak. Ja w Myślałem, każdym... że już, oni mnie znowu ciągają. Parafrazując ale Ja w każdym razie polecam na pewno obejrzenie sobie filmów Samarim'ego, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć fajne horrory, które są też zabawne i wzruszające. Dobra szybko, ulubiony film Samara Oczy O bez przygotowania, bez, bez myślenia. Be, może nie chciałam aż tak dużo tego. Nie wiem, spider Spiderman 2 mi wchodzi do głowy, okay. ale, ale chyba nie. To nie. Jest, e, wydaje mi się, że to jest jeden z bardziej takich lepszy. popularnych typów. No, no. Tak, ale to, to, to dlatego, że teraz rozmawiamy o. No bo co ja widziałam przed chwilą: dra, Drag Me to Hell, i który jest bardzo fajny. Mm -hmm. I Dark też sobie przy, powtórzyłam, i armię. Boże, um, Evil Dead 2, który jest świetny, no. mm -hmm. taki kępowy i zabawny i tam jest, no, no więc nie wiem, a ty? Ja Martwe Zło 2 chyba tak. Co mm -hmm. y w zasadzie brzmi dość smutnie, bo wychodzi na to, że Sam Ramin swój najlepszy film nakręcił 30 lat temu, ale to nie tak, że potem już kręcił same słowa. No on robił, on robił różne przecież filmy, on robił taki film Simple Plan, który jest jednym z fajniejszych takich dram dramatycznych, jakby kryminałów dramatycznych, ale bracia Koen. No to jest takie Koenowskie, tak. bardzo. ale kręcił też Oza Wielkiego i Potężnego. No, no tak, nas no, nakręcił, no ale też nakręcił. Jest taki film, właśnie nie widziałam, ale w sumie chyba miałabym ochotę. Dotyk przeznaczenia The Gift, Kate Blanchett, A. gdzie Kate Blanchett tam Hillary Swangra, Keanu Reeves, Katie Holmes. Jest bardzo zabawne. Bardzo widziałeś zabawne. szybkich i martwych? O... Western z Sharon widziałam Stone i Russell Crowe. strasznie dawno. I, I młody Leonardo DiCaprio uh -huh. tam też gra. Tak, śmieszne. No w ogóle śmieszna jest ta filmografia sama Śmieszna, to jest to jest dobre słowo. Śmieszna. <laughs> zabawna. Polecam. Naprawdę polecam, bo, bo to, co on potrafi robić z kamerą i ta jego wyobraźnia wizualna jest wspaniała. No to patrz, mamy optymistyczny akcent Mam na koniec. Zaczęliśmy od narzekania. Tak. Kończymy, kończymy śmiesznie. Kończymy śmiesznie. No dobra. Żegnamy się. Do usłyszenia w takim razie.